Co robią lekarze w kuchni? Leczo! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś będziemy zastanawiać się górnolotnie, jak być bogatym człowiekiem. Cóżkolwiek by to miało znaczyć, ponieważ jak wiemy, dla Ciebie i dla Ciebie i dla Ciebie znaczy to zupełnie coś innego. Wiemy też, niestety, że statystyki są brutalne i większość ludzi bogatych nie jest, chociaż w zasadzie to wszystko i tak działa zawsze porównawczo, tak? Bo tak naprawdę, gdyby porównać nasze społeczeństwo do społeczeństwa sprzed 100 lat i powiedzieć sobie, że ktoś, kto ma zupełnie przeciętną pracę, może tak naprawdę polecieć sobie gdzieś na wczasy zagraniczne, no to pytanie, kto 100 lat temu mógł? Prezydenci co najwyżej, królowie może i tyle. A tu nagle ludzie auta mają i mogą szybko się przemieszczać. Mogą sobie z północy kraju na południe kraju dojechać w parę godzin. Kto 100 lat temu tak mógł? No znowu, tylko jakaś tam turbowładza i nikt więcej. W związku z czym, kto mógł sobie tak 100 lat temu granicę przekraczać, że przez 7 krajów se w 2 dni albo w jeden nawet przejedziesz? No znowu, królowie, prezydenci, w sumie nikt więcej. W związku z czym ogólnie to jesteśmy super bogaci. Natomiast ty byś chciał być jeszcze super, super bogatszy. I dobrze. I co? I kto ci broni? Kto bogatemu zabroni chcieć być jeszcze bogatszym? O tym jest dzisiejszy odcinek. Jak być może pamiętasz, a być może nie masz pojęcia o tym, 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o Harvie Eckerze, o człowieku, który od kilkudziesięciu lat obcuje z bogatymi ludźmi, napisał na ten temat parę książek, zaobserwowawszy, czym oni się różnią od biednych. I nie oczywiście tym, że mają inne auto albo gdzie indziej jadą na wczasy, bo to są rzeczy oczywiste, tylko czym się mentalnie różnią, ponieważ zastanawiając się na pytanie, co jest pierwsze, jajko czy kura, Harv odpowiada, najpierw jest umysł, czyli najpierw myślisz jak bogaty, a potem stajesz się bogaty, a nie odwrotnie. To nie jest tak, że a jak będę mieć magicznie $1 000 000 nagle, albo 100 tysięcy złotych, albo coś tam, no to, to nagle zacznę myśleć jak bogaci ludzie. Nie, to musi się wydarzyć odwrotnie, ponieważ jak będziesz myśleć jak biedny, to zawsze będziesz ten biedny. Metaforycznie oczywiście biedny, bo tak jak wspomniałem, no w takim kraju jak Polska, to być naprawdę biedny nie jest łatwo. Tak, naprawdę biedny na zasadzie, no nie masz na życie co do garnka włożyć. To już są tak naprawdę jakieś tragedie rodzinne się muszą powydarzać i tak dalej. Natomiast dzisiaj mówimy o takim bogactwie premium, tak? Czyli tak, że naprawdę masz dużo hajsów. Nie jest to statystycznie częste, nie jest to też łatwe, nie ma na to też gwarancji. Ja wiem, ktoś by chciał zamknąć oczy, przyciągnąć Ferrari i już zobaczyć je pod swoim domem, no ale niestety, no nie ma, trzeba się będzie narobić, jak koń pod górę pochodzić, a jednocześnie nie mając gwarancji, ale jak będziesz myśleć jak biedny, to masz gwarancję, że bogaty nie zostaniesz, no chyba, że wygrasz na loterii, aczkolwiek statystyka tutaj jest dużo, dużo bardziej brutalna, ponieważ dużo mniej ludzi wygrywa na loterii, niż staje się milionerami od zera, w związku z czym jeżeli już chcemy spróbować swoich sił, to lepiej w zarabianiu niż w szczęściu. I omawialiśmy wtedy 8 różnic między bogatymi a biednymi. Jeżeli nie widziałeś tego odcinka, to warto, natomiast nie musisz go oglądać przed tym odcinkiem, ponieważ te różnice, których Harv Eker wypunktował łącznie 17, nie mają jakiejś kolejności takiej, że muszą być, że tamte to są pierwsze. Dziś będziemy mówić o 9 kolejnych i zdecydowanie warto się im przyjrzeć, ponieważ dadzą Ci na pewno do myślenia. Ja do nich oczywiście dodam swój komentarz, ponieważ wiele z nich komentarza wymaga. Ale zanim przejdziemy do tego, to czy Ty wiesz? No nie wiesz, no bo nigdzie tego nie mówiliśmy, że jest nowy Misie Ekspertuś, nowa część Misie Ekspertusia. Jak dobrze liczę, to już jest... Dobra, to było takie oszustwo. Jak dobrze liczę, odwróciłem bokiem i przeczytałem. Jak dobrze liczę, to jest to 7 część. No więc tu jest 7. To już jest 7 część Misia Ekspertusia. Ja się pytam, czy ty kochasz swoje dzieci? Czy ty chcesz, żeby one się rozwijały? Żeby było im lepiej w życiu? Jak tak, to musisz im zapodawać wszystkie części Misia Ekspertusia. To ci dopiero chamska reklama, no nie? Ale już, tak mówiąc serio, to seria Misia Ekspertusia to jest seria, która uczy dzieci różnych
umiejętności ważnych w życiu. Na przykład ta najnowsza część nazywa się nie przypadkiem ekspertuś i pewność siebie. Ponieważ w dzisiejszych czasach jest kryzys pewności siebie, wynika to z wielu czynników, z tego, że jest Instagram, TikTok i tak dalej, więc wszyscy się oceniają i porównują, jak i z tego, co jest od 200 lat, czyli systemu szkolnego, który jest do bani, który jest beznadziejny, który w ogóle wymyślił oceny, bo ktoś stwierdził, że to jest potrzebne, że bez tego się nikt uczyć nie będzie, jak się ludzi nie zmusi. Wszystko bzdura i przez to dzieci czują się coraz gorsze, przestają w siebie wierzyć. Wyobraź sobie dwulatka, który tak by poeksplorowałbym coś, pobawiłbym się, porobiłbym głupoty, poukładałbym klocki, ale nie, bo to nie ma sensu, bo to chyba nie wyjdzie i tak dalej. A teraz porównaj go do 10-latka, do 15-latka, no i do człowieka dorosłego, który to już w zasadzie same problemy widzi, bo tak się nauczył niestety, ale może się oduczyć. Więc oducz siebie, a przede wszystkim swoje dzieci takich rzeczy, czytając im Misia Ekspertusia. Ekspertuś i pewność siebie dostępny już na ekspertia.com.pl. A z kolei na instytutlingwistyki.pl masz 10 kursów językowych po to, żeby nauczyć się mówić w obcym języku w 3 miesiące. Jest to jak najbardziej możliwe, a wręcz powinno się to odbywać poprzez zabawę. Zapraszam Cię tam. Mamy od niedawna aplikację LingoMouse. Sprawiała nam ona i kursantom niemałe problemy ostatnio, bo musieliśmy zmienić cały zespół, a to jest na inny odcinek, bo to dwie godziny by wymagało odpowiedzi, a z tego wynikają ciekawe lekcje biznesowe, natomiast już myślę, że wszystko świetnie tam działa, także zapraszam i jedziemy. Dobra, pierwsza różnica między bogatymi a biednymi na dzisiaj. Bogaci są więksi od swoich problemów, a biednych przerastają problemy, tak? I Harv Eker daje tutaj bardzo ciekawe rozróżnienie takie, że wyobraź sobie, że jest jakiś problem, życiowy problem, biznesowy, no obojętnie. I ten problem jest 5 w skali na 10, tak? Czyli no nie jest to śmierć bliskiej osoby, nie jest to jakaś diagnoza raka, no tylko jakiś problem 5 w skali na 10. Po prostu kontrola skarbowa przychodzi. Mieliśmy ostatnio w firmie Slavia Cosmetics, gdzie produkujemy kosmetyki wegańskie. Wpadł sanepid cały na czarno i chciał sprawdzać różne rzeczy, no ale my cali na biało. Udowodniliśmy, że wszystko jest ok. No ale jest to jakiś problem, tak? Przychodzi wyzwanie, grożą ci kontrolą. No więc jest to problem 5 na 10, tak? No nie jest to dziesiątka, że wszyscy giniemy. Nie jest to też jedynka, jeżeli coś trzeba faktycznie przygotować i wszystko musi się zgadzać. No więc jest sobie problem 5 na 10. No i teraz tak. I Harv mówi, no to teraz pytanie, czy ty jesteś, ty jako człowiek, w tym wypadku jako przedsiębiorca, ale ogólnie w różnych problemach jak człowiek, czy ty jesteś 2 na 10 czy 10 na 10? Na przykład ja jako przedsiębiorca, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak kontrolę, no to uważam, że jestem już dość mocny. Dlatego, że mimo, że nie miałem ich mnóstwo, no to wiem, że po co są kontrole, tak? Że te czasy w Polsce kontrola pod tytułem zniszczyć kogoś totalnie i zabrać mu firmę, jak przypadek Romana Kluski, no to się odbywają dzisiaj w zasadzie wyłącznie z przyczyn politycznych, a tak to zwykłym przedsiębiorcom się tak raczej nie robi, bo rządy ostatnio zrozumiały, że przedsiębiorców trzeba doić, a nie ich zabijać. Tak? Czyli niech płacą podatki, niech se działają, jak będą ładnie płacić, no to nie róbmy problemów. I w zasadzie takie jest moje doświadczenie z ostatnich lat, że jak ładnie płacę podatki, to w zasadzie nikt specjalnych problemów nie robi, a jak przychodzi kontrola, to po to, żeby znaleźć byle co i dowali za to mandacikiem 1005, w zależności jakiego rodzaju jest to firma i na ile ją stać, no i tyle. A nie żeby ją wyssać do zera. Więc pewnie są wyjątki, może ktoś z widzów ma przykry przypadek, natomiast ogólnie no, mam znajomych budowlańców, no to oni mówią, jak wpada tam kontrola, Państwowa Inspekcja Pracy, to po to, żeby zawsze dowalić 1000, 2, 4000, obojętnie za to, że ktoś kasku nie ma, no pretekst się zawsze wymyśli, ale nie tak, że oni wpadają na budowę, na której ktoś zarobi 300 tysięcy, i dać mandat 300 tysięcy. Nie, raczej wpadają tak, a wy zarobicie 300, to dajcie nam 3. I tak to wygląda, więc no nie jest to ostateczna tragedia, tak? No nie jest to, fajnie było jakby takiej rzeczy nie było, no ale żyjmy w realiach, tak? Więc myślę, że ja w takich tematach jestem 8 na 10, czyli jak dziś przyjdzie pismo, że jutro kontrola skarbowa, zresztą mamy jedno postępowanie i tam nam się odgrażają, że 200 koła kary będzie za VAT,
czy tam jakiegoś naliczenia, no i, ale to się ciągnie trzeci rok już i tak, no zobaczymy. No właśnie, zobaczymy. No, gdyby to była diagnoza raka, to bym się przejął, a takimi rzeczami, co się tam ciągną i nie wiadomo, a może tamto, to w zasadzie się w ogóle nie przejmuje. Dlaczego? Dlaczego? A dlaczego ktoś inny by się przejął? Albo ja parę lat temu bym się przejął. No dlatego, że zaprawiłem się w bojach w tym temacie. No i już, tak samo jak Janina Ochojska, to ta, która stworzyła pajacyka, no to ona na przykład, jak dostała nawrót raka, to powiedziała, no to dobra, walczymy, nie? Bo już miała tyle lat walki z różnymi chorobami, że dla niej to jest taki chleb powszedni, tak? Że jedziemy z koksem, no i robimy swoje, trzeba, trudno, nie jest to wesołe, no ale jedziemy z tym, nie? A ktoś inny, zwłaszcza ktoś, kto dostałby pierwszą taką diagnozę, no to pewnie podszedłby do tego dużo na mniejszym luzie. I to jest zupełnie zrozumiałe. Więc Harfeker mówi, no to dobra, problemy. Na ile ty jesteś w skali na 10, czyli to też oznacza, na ile są dla ciebie problemy. Wielkie lub małe. I to jest ważne o tyle, że przedsiębiorca to jest człowiek, który z definicji zajmuje się rozwiązywaniem problemów. Za to ci płacą, tak? Za co nam płacą w Instytucie Lingwistyki? Za to, że nie muszą sobie wymyślać całego modelu nauki języków obcych. Tworzyć sobie materiałów, rysować jakiś map myśli, wymyślać jakichś skojarzeń, tworzyć apki na przykład po to, żeby się dobrze nauczyć, albo szukać innych apek i tak dalej. U nas to wszystko jest, za to nam klient płaci. To nie jest coś, że nie dałoby się tego zrobić i my jako firma jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy odkryli, jak się nauczyć języka, a wcześniej to w historii świata się nikt języka nie nauczył. No nie, po prostu nasi klienci nie chcą rozwiązywać tych problemów, bo im szkoda czasu. Wolą za to zapłacić parę stówek i mieć to rozwiązane. I tak działa każda firma świata, tak, że rozwiązuje jakiś problem. Czyli płaci swoim ludziom, zespołom, dziesiątkom osób, czasem tysiącom wręcz, w zależności czym się zajmuje dana firma, po to, żeby coś zrobić, co klientowi się samemu nie chce zrobić. Tak, na przykład mi się nie chce tworzyć auta, więc wolę zapłacić za auto. Niech to ktoś stworzy. Inżynierowie niech myślą, tworzą i tak dalej, a ja nie będę tworzyć auta od zera, bo to się nijak mi nie opłaca. W związku z czym dużo taniej, paradoksalnie, mi jest zapłacić za gotowiznę. I tak to działa. Tymczasem niektórzy ludzie skupiają się na samych problemach zamiast na ich rozwiązaniach. I no, z nich przedsiębiorców nie będzie, dopóki nie zmienią podejścia. Czyli no, założyłbym firmę, ale co jak przyjdzie kontrola skarbowa? No to właśnie, to jest dobrze zadane pytanie. Szukaj odpowiedzi. Ja się pytam, czy ty kończysz na pytaniu, czy ty znajdujesz odpowiedzi? No dobra, co jak przyjdzie kontrola skarbowa? No pytam się ciebie, co? No to trzeba będzie przygotować dokument. A co jak dowalą mandat, pytasz wtedy? No właśnie, no to co? To trzeba go będzie zapłacić. A co jak nie będę mieć pieniędzy? No to pytam się ciebie, to co jak nie będziesz mieć pieniędzy? No to poszukam albo inwestora, albo poszukam więcej klientów, albo się doedukuję w marketingu, żeby mieć większą sprzedaż i tak dalej. No a co jak nie będę mieć większej sprzedaży? No to właśnie, to co? Odpowiadaj. Nie zadawaj tylko pytań, tylko retorycznych, tylko odpowiadaj na każde. Na tym polega koncentracja na rozwiązaniach, a nie na problemach. Jak ja rozmawiam często z początkującymi przedsiębiorcami, to właśnie, no myślę, że co najmniej połowa tych ludzi to właśnie na pytaniach kończy. Czyli no zrobiłbym to, ale i tu jest jakieś właśnie ale. Ale to trudne, ale nie będzie ludzi, ale na rynku coś tam, ale to nie wiadomo, czy to zadziała. No to jak się dowiesz, czy to zadziała? Nie wiem, badasz rynek, wynajmiesz agencję albo poszukasz wśród ludzi, którzy to robią. No ale poszukałbym, ale nikogo nie znam. No dobra. To jak zrobisz, żeby poznać? Gdzie oni są? Nie wiem, pójdziesz na jakieś spotkanie networkingowe, znajdziesz ich na Facebooku z innego miasta, którzy robią tą samą branżę i zadzwonisz, powiesz, że jesteś z innego miasta, więc ta porada, którą ci udzielą, im nie szkodzi, bo nie będziesz nigdy ich konkurencją i tak dalej. Może ich zapłacisz, im zapłacisz za poradę, a może pójdziesz u nich terminować. Kiedyś to było normalne, że się szło do kogoś na praktyki i tak dalej. Widzisz, z automatu strzelam rozwiązaniami, bo ja tak myślę, tak? Bo ja myślę w kategorii rozwiązań, a nie w kategorii problemu. Bo to, bo tamto, bo siam to, bo sram to. Przecież nawet jakbym miał ten przykry dzień, że jednak by mi dali jakąś smutną diagnozę, no to jasne, pewnie pierwsze dni byłyby nieśmieszne, ale w końcu by doszło do status quo mojego, czyli do myślenia o rozwiązaniach. Dobra, co teraz? Co trzeba zrobić? Gdzie? Z kim? Jak? I tak dalej. No bo nie można tak siedzieć. Znaczy, można, nikt ci nie zabroni. No, ja znam nawet gościa, który powiedzieli mu, że zmiany miażdżycowe ma postępujące i utnął mu nogę, jeśli nie przestanie palić. No ale
No ale jak to przestać palić? To trudne, ja od tylu lat palę. Ucięli mu nogę, powiedzieli mu, utniemy ci drugą za parę miesięcy, jak nie przestaniesz. No ale jak to tak, a to ciężkie, a to to, a to tamto. Nie przeczytał ani jednej książki o zmianie nawyków w tym czasie. Nie poszedł na żadne szkolenie, na terapię, do coacha. No nic nie zrobił, żeby rzucić palenie. Tylko szukał problemu. No bo ja od tylu lat, no bo to, bo tamto, bo na coś trzeba umrzeć. No i takie gadki, szmatki. No i ucięli mu drugą nogę. Ostatnie dwa lata życia jeździł bez nóg na wózku. No a potem umarł na to. No i no jego decyzja, no co zrobisz? No, niech każdy żyje i umiera jak chce. Natomiast jak już rozmawiam z tobą, a nie z nim, bo z nim już nie porozmawiam niestety, to ci mówię, czy nie lepiej po prostu żyć lepiej? Tak, takie pytanie, które się wydaje głupie, a jednak jest mądre. Także bogaci są więksi od swoich problemów. Zatem jeśli... jaka jest koncepcja? Tak? Jeżeli jest problem na 5 i on ciebie przerasta, bo ty jesteś na 1, to jakie jest rozwiązanie? Uciec od problemów? Zrobić tak, żeby nie było problemów i wtedy z tą moją siłą 1 na 10 i tak dam radę żyć? Niektórzy, mam wrażenie, że coraz więcej ludzi tak próbuje żyć. Że jakoś to będziemy robić tak, żeby unikać tych problemów i... No i zobaczymy. Ale... No to chyba tak nie działa. Zwłaszcza, że życie ma niesamowity talent do dostarczania nam nieskończonej ilości problemów, tak? Obojętnie ile ich rozwiążesz, albo od ilu uciekniesz, to one wrócą, zwłaszcza jak uciekasz, to one jeszcze mają tendencję zwracania ze zdwojoną siłą. A z kolei jak nie uciekasz, to przychodzą kolejne, mocniejsze. Tak na zasadzie jakbyś przeszedł jeden challenge, to nagle przychodzi trudniejszy. No, czyż nie wygląda tak życie? Czy ktoś z was, kto to ogląda, mówi, nieprawda Maćku, ja mam tak łatwe życie. Po prostu ja od 10 lat nie pamiętam żadnego wyzwania w swoim życiu. No po prostu wszystko idzie tak łatwo, tak prosto, że ja nie wiem, o czym ty Maćku mówisz. Życie to jest ciąg sukcesów i automatycznych zwycięstw. No widzisz, no po prostu aż się popluje jak na samą myśl. Więc wszyscy mamy ciągle jakieś wyzwania. Obojętnie, czy ktoś jest zdrowy, czy chory, czy bogaty, czy biedny, każdy ci powie to samo, że ciągle mu się coś dzieje w życiu. Ciągle. Tak jak ja nawet mam obawę, jak zaczyna być zbyt spokojnie. Jak tak leci parę tygodni, że się nic nie dzieje, wygląda na to, że wszystko idzie, to zaczynam się bać. Tak mówię, ja pierniczę, no to widać, że coś się tu szykuje, tak? Także takie jest życie. Więc jedynym wyjściem to jest rosnąć. No i tyle, jeżeli jesteś 1 na 10, to jedynym sposobem, żeby świetnie radzić sobie z problemami, które są 5 na 10, to zrobić coś, żebyś ty był 6 na 10. Co zrobić? Rosnąć, rozwijać się, uczyć się w różnych dziedzinach, tak, które cię interesują, w wychowaniu dzieci, w przedsiębiorczości, w dobrym związku. Z uporem maniaka, powtarzam, jak Brian Tracy, niedawny gość tego programu, zadał kiedyś na jednym szkoleniu, na którym byłem, pytanie, kto z was ma dzieci? Ileś tam połowa sali podniosła ręce. Kto z was je kocha? Zadał pytanie Brian. No, wszyscy ci, którzy wcześniej powiedzieli, że mają dzieci, no to podnieśli ręce, że kochają, tak? Kto z was chce, żeby wasze dzieci były szczęśliwe i dobrze wychowane? Wszyscy znowu podnieśli ręce. A Brian mówi, no to teraz kto z was przeczytał chociaż 4 książki o wychowaniu dzieci? I nagle cios między oczy. No nie? Nagle się okazało, że wszyscy by chcieli mieć dobrze wychowane dzieci, ale wszyscy myślą, że to się samo wydarzy. Tak by to było jakieś, nie wiem, wrodzona umiejętność. Czy to nie jest łatwa sprawa? Zarąbiście trudna rzecz. A my myślimy, że oj tam, jakoś to będzie. Albo jak stworzyć i podtrzymywać szczęśliwy związek? No to jakoś wyjdzie, no to idziemy z automatu. I tak samo ludzie myślą, jak zostać zylionerem. No, ja nie wiem, ja po prostu chcę. Ja chcę, czytałem książkę Sekret i tam mówili, że mam dużo myśleć o bogactwie. I wtedy będę bogaty. No nie wiem, może w witaminy będziesz bogaty, ale w pieniądze to chyba od myślenia nie do końca. To ludzie ci płacą nie za to, co ty tam sobie pomyślisz, tylko za to, czy im coś dobrego sprzedasz, co oni chcieliby kupić. Tyle. Także rozwiązaniem na to, żeby być większym od swoich problemów, jest rosnąć. I dlatego też Harvey Ecker mówi, że biedni to są ludzie, którzy unikają problemów. Uciekają od nich. Jak to zrobić, żeby jakoś nie załatwić problemu, tak?
Czyli no, założyłbym firmę, no ale to tyle rzeczy. Albo poprosiłbym o podwyżkę, no ale to szef się może wkurzyć. Albo zmieniłbym pracę, no ale wtedy trzeba się zwolnić z tej, będę mieć innych znajomych, może mi się każą przeprowadzić. No, same problemy. I biedni ludzie to są ci, którzy uciekają w związku z tym, tak? Czyli lepiej nie mieć problemów, żyć sobie łatwiej i tak ten. A bogaci mówią, dobra, dawać to, come on, come on. Po prostu jedziemy z tym. Dawać, rozwiążę jedno, drugie, dziesiąte, piętnaste. Czasem się zatrzymam na czymś, bo coś mnie przytłoczy, przybije. No, życie przedsiębiorcy. Twardy tyłek się w trakcie tworzy. Nie ma rady. No ale tak to jest. No i paradoks polega na tym, że, no bo ktoś mógłby powiedzieć, no ale po co, no to dobra, warto to dla tych pieniędzy później, czy tam lepszego auta, no to nie są kluczowe rzeczy, tak? Ważniejsze jest zdrowie, które można mieć przecież bez pieniędzy, ważniejszy jest czas z rodziną, który też można mieć bez pieniędzy i tak dalej. To po co to? No właśnie, bo tu jest paradoks ukryty. Paradoks polega na tym, że jak uciekniesz od problemów, to one i tak wrócą. Zgodnie z zasadą, że jeżeli chcesz mieć łatwe, jeżeli wybierasz dzisiaj łatwe życie, to będziesz mieć trudne. A jeżeli dziś wybierasz trudne życie, w postaci tego, że się nieraz przemęczysz, że rozwijasz się w dziedzinach, w których czujesz się za słabo, po to, żeby rozwiązać problemy, które dziś cię przerastają, czyli robisz coś trudnego, nieraz ryzykujesz, wychodzisz ciągle z tej fundamentalnej, już znanej strefy komfortu i tak dalej, i tak dalej, to dzięki temu z czasem możesz mieć łatwiejsze życie. A jeżeli unikasz tych wszystkich rzeczy, bo dziś chcesz mieć łatwo, to będziesz mieć coraz trudniejsze życie. No bo co? Nie szukasz lepszej pracy albo lepszego biznesu, nagle przychodzi inflacja. No i co? I ten, kto w tym czasie szukał, zwiększył sobie dochód, to on inflację amortyzuje, tak? On jakoś to przejdzie. A ten, który nic nie robił, bo chciał mieć łatwiejsze życie, nagle się okazuje, żeby zachować to życie, musiałby zarobić 20% więcej. Jak to ma zrobić teraz? No nie ma. Nie ma. Ten, kto się nie chciał zmuszać do treningu, bo to trudne, ćwiczenia fizyczne, bo się spocę, bo nie mam nawyków, bo nie mam talentu do tego, bo tak się ruszać, ja wolę siedzieć, to jest wygodniejsze i tak dalej. Ten człowiek dziś ma łatwiejsze życie niż ktoś inny, kto ćwiczy. Ja po tym nagraniu idę robić mocny trening. No i co? Chce mi się? Totalnie nie. I co z tego? Czy ktoś mnie pyta w ogóle? Ja sam siebie nie pytam, czy mi się chce, bo to nie jest w ogóle czynnik istotny. Czynnikiem istotnym jest zdrowie. Chcę być zdrowym człowiekiem. Tyle się już naczytałem różnych rzeczy, że wiem, że bez ćwiczeń regularnych, w zasadzie to codziennych, nie ma na to najmniejszych szans. A dzięki ćwiczeniom szanse rosną. Choć dalej nie są stuprocentowe, ale jednak rosną znacząco. No więc dla mnie to nie jest istotne, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Tak bym się zastanawiał, czy warto jeść brokuła. Znaczy, czy warto właśnie, to się nie trzeba zastanawiać, bo wiadomo, że warto. Ale czy mi się chce? Co to w ogóle jest za pytanie? To jest pytanie nowego pokolenia, mam wrażenie. Teraz oni się ciągle zastanawiają, czy mi się chce, czy to fajne, czy to pasuje do mojej pasji, do mojej misji i tak dalej. Tak rozkminia 3 lata, zamiast ruszyć dupę i wziąć się za robotę. Gdzie i tak innego wyjścia nie ma. Po prostu no, albo zrobisz i jest zrobione, albo nie zrobisz i nie będzie zrobione. No. A wszystkie inne te psychologizmy to nie miałyby znaczenia, gdybyś był wiewiórką. Rozumiesz to? Dostałeś zbyt skomplikowany umysł i nie umiemy go obsługiwać. Bo potem zaczynamy siedzieć w jego meandrach godzinami. Także tyle. Biedni unikają problemów, bo chcą łatwego życia i przez to będą mieli trudne życie. Prędzej czy później ich to dopadnie. Nie ćwiczą, dziś mają łatwo. Za jakiś czas będą mieli bardzo trudno. I tak jest ze wszystkim, tak? Nie rozwijają się finansowo, dziś mają łatwiej. Nie muszą po godzinach siedzieć, edukować się, szkolić, czytać książek. Łatwiej mają, ale za jakiś czas będzie trudniej, bo prędzej czy później przyjdzie kolejna rata kredytu, albo inflacja, albo jakiś kolejny problem finansowy, wyzwanie, pandemia 2.0, wojna 3.0. No coś tam prędzej czy później będzie, no musi tak być. Zawsze tak jest, na tym życie polega, tak? I się zaczną schody, tak? Także akcja. Akcja, którą można wykonać, żeby rozwinąć ten nawyk. Zapisz jakiś swój problem aktualny i wypisz 3 rzeczy, które z nim możesz zrobić, żeby go rozwiązać. W ten sposób stworzysz w sobie nawyk myślenia o rozwiązaniach zamiast o problemach. I dzięki temu nawykowi będziesz coraz mocniejszy, bo będziesz coraz bardziej podchodzić tak do życia. I całe życie wtedy jest lepsze. Jak myślisz o rozwiązaniach, zamiast się skupiać, nie da się, bo. Nie, nie. Jest problem taki, więc.
To jest właściwe myślenie. A propos nawyków, czy ty masz moją książkę Nawyki 2.0? Jak zmienić swoje życie bez silnej woli? No, tłumacz się. Prawie 500 stron wiedzy o tym, jak tworzyć nawyki. Znajdziesz to na ekspertia.com.pl. Jeśli jeszcze nie masz, to gorąco zapraszam, bo naprawdę jest dobra. Jestem z tej książki dumny. Dobra, jedziemy. Drugi dzisiaj, a łącznie już 10. Omówiony przez nas nawyk, czy różnica między bogatymi a biednymi. Bogaci nie mają problemów z przyjmowaniem, a biedni te problemy mają. Wiąże się to zarówno z takim dosłownym przyjmowaniem, że ktoś dostaje coś, prezent na przykład albo komplement, jak i takim metaforycznym, czyli na przykład miałem kiedyś taką, czy miałem, moje dzieci miały lekarkę dziecięcą, która normalnie jak z nią gadałeś, mega profesjonalna kobieta, bardzo pomocna, świetna i tak dalej. Cieszę się, że mogliśmy z dziećmi do niej chodzić. Bardzo kompetentna i normalnie. Cała procedura wyglądała bardzo, no tak ekstrawertycznie, rzekłbym, tak? Czyli pytałeś, ona odpowiadała, tłumaczyła, czemu to, czemu tamto, co robić, czego nie robić, żeby nie za dużo leków, najlepiej unikać w ogóle i tak dalej. Zrobić to, taka porada, taka normalna rozmowa, tak? Na przykład 20-minutowa wizyta, cały czas normalnie. A potem przyszło do płatności. I zawsze, 100 przypadków na 100, no tyle razy nie byłem, ale procentowo, zawsze to było tak, że ona oczy w dół i mówiła nagle głos 100 razy cichszy i mówiła, tam nie pamiętam, 150 zł poproszę. Przepraszam, ile? 150. I ona po prostu przepraszała za to, że ona zarabia. I to było na szczęście wtedy już dla mnie absurdalne. Teraz to już jest totalnie dla mnie absurdalne. Natomiast niestety dla wielu ludzi to jeszcze nie jest absurdalne. Mnóstwo osób wstydzi się podać swoją cenę albo zażądać więcej. Tak? Czyli na przykład notorycznie jak korzystam z jakichś usług, to mówię tym ludziom, powinniście brać więcej. Bo no idę na jakiś zabieg, tak? On mi pomaga, mówię, czuję się lepiej. Czemu to jest takie tanie? To jest bez sensu. Czy to jest warte więcej? No, ja tu dla zdrowia przychodzę, to jest warte więcej. Ludzie na leki wydadzą dużo więcej, a ja tych leków uniknę dzięki temu, że tu jestem. To czemu to jest takie tanie? I z pretensją do tego, że mi tak tanio sprzedaje. Ale naprawdę to robię notorycznie. Już wielu osobom rzuciłem taki temat. Kiedyś poszedłem do fryzjerki, byłem oburzony. Oburzony byłem, to było chwilę przed pandemią i ona mówi 12 zł. Ja mówię, nie. Ja jej uparcie próbowałem zawsze wcisnąć 20. Na początku mi wydawała, w końcu się poddała, ale ostatecznie chyba nie zwiększyła ceny. I to jest chore. To jest niedorzeczne. 12 zł? Zastrzyżenie? Dobra, ja wiem. Mój łeb to nie jest tam skomplikowane i tak dalej, ale dla mnie to było wręcz oburzające. Bo to po prostu, jakbym przyszedł do osoby, która totalnie siebie nie ceni, nie szanuje, nie kocha samego siebie. Po prostu... I co ja tu mam? Psychoterapię robić? No bo to tak naprawdę to jest element psychoterapeutyczny bardziej niż biznesowy. Bo jeżeli ktoś bierze 12 zł za strzyżenie męskie, któremu zajmuje 15 minut, jeszcze, gdybym miała klientów naumawianych co 15 minut od rana do wieczora, to ktoś by się z tego doliczył jakichś tam pieniędzy sensownych. Ale przecież wiemy, że tak to nie jest. Że ta, u niej to nawet nie było w ogóle nic umówione. Czasem tam przychodziłem, były totalne pustki. No mówi, o, dziś pan jest pierwszy, a to trzecia godzina już tu siedzę. Więc no abstrakcja, nielogiczne to jest wszystko. Także trzeba się cenić. To w zasadzie był jeden z moich pierwszych odcinków przed wieloma laty na tym kanale. Sprzedawaj drogo, zarabiaj dużo. I niektórzy wtedy byli oburzeni, że jak to tak? To jak drogo. Niektórzy się oburzają, na przykład, że przychodzę do lekarza i on za parominutową wizytę chce 200 zł. Ale chwila. Czyż to nie jest piękne w kapitalizmie, że każdy może dać taką cenę, jaką chce i jeżeli oferuje jakość, która jest w oczach klienta bardzo dobra i ten klient chce zapłacić, to może, tak? Czyli nie jesteśmy w Korei Północnej, że każdy jest do czegoś przymuszony, a coś się komuś zabrania, tylko jak chcę iść do lekarza, który weźmie 1000 zł za minutę, to se pójdę. Oczywiście nie spotkałem, no ale jakbym chciał, to bym mógł. A jak nie chcę, albo nie mogę oczywiście, bo by mnie nie było stać, no to nie idę. Czy to nie jest wspaniałe? Pamiętajmy, że kapitalizm ma jeszcze w pakiecie ustawy antymonopolowe. To jest element kapitalizmu, który niestety jest często wywalany
w ramach tego, że kapitalizm się zmienia w korporacjonizm, czyli że są wielkie Facebooki, Google, które wymyślają jakieś fejkowe ustawy typu RODO, które nagle zwykła mała firmka, taka jak moja, musi płacić prawnikowi, że napisz nam tu regulaminy teraz, bo to musi wszystko pasować i tak dalej, tam nie może być przypadkowych słów i znowu trzeba za to płacić. Takiego Google'a czy Facebooka na to tak bardzo stać, że oni tego nie zauważą w budżecie, a małego przedsiębiorcę jednak to uderzy po kieszeni. No i to jest ukryty monopol. Tak? To już nie jest kapitalizm. To kapitalizm w życiu by nie wymyślił RODO, bo kapitalizm jest prostą metodą. Każdy robi co chce, nie ma żadnych regulacji, jeżeli coś nie zagraża życiu i zdrowiu oczywiście. Każdy sprzedaje to, co chce, gdzie chce, za ile mu się żywnie podoba. I tylko jeżeli ktoś jest zbyt pewny siebie, czyli ma monopol, to przez to on jest niebezpieczny, tak? No bo może sobie ustalić takie ceny, że nawet biedni nie będą mogli kupić. A może muszą, bo to są bułki na przykład, tak? Ktoś miałby jedyną sprzedawalnię bułek w danym mieście, ludzie chcą kupić bułki, no i wtedy problem. Więc wtedy wchodzi ustawa antymonopolowa w kapitalizmie. No ale różnie to działa w praktyce. W każdym razie taki idealny kapitalizm byłby naprawdę niezły. No i tak to wtedy funkcjonuje. Więc pytanie, czy ty umiesz się dobrze wycenić? Dobrze, czyli tak, żebyś ty porządnie zarobił. Czy ty lata się w czymś szkoliłeś? Ktoś lata się uczył, żeby być fizjoterapeutą, a teraz mówi, no to może ja wezmę 30 zł za godzinę, bo żeby się jakoś wybić na tle konkurencji ceną. Matko Boska. To oznacza, że ty uważasz, że ty jesteś słabszy niż konkurencja. Z bez sensu. Będziesz się zaharowywać, a to nie jest łatwa przecież robota, domyślam się, po to, żeby zarabiać jakieś ściepy. No nazwijmy to wprost. Sprzedawaj drogo. Jeżeli nie możesz sprzedawać drogo, to pytanie, co ty sprzedajesz, tak? Być może twój produkt lub usługa są do bani. No bo jeżeli nie możesz tego drogo sprzedać, to jest coś słabego. Powiem ci wprost, sprzedawanie tanich rzeczy jest dla bogaczy. W sensie Red Bull to se może sprzedawać litr płynu za ponad 20 zł, bo tak to wychodzi w przeliczeniu, jak to przeliczysz. Policz sobie, ile kosztuje puszka Red Bulla, ile ona ma pojemności. No to teraz sobie wylicz, ile się płaci za litr. To jest hardcore, tak? To w sumie to nawet oni nie sprzedają tanio. To kto sprzedaje tanio? Coca-Cola sprzedaje się dużo taniej niż Red Bull. Ich na to stać, rozumiesz to? To jest firma, która zarabia miliardy dolarów, więc ona te miliardy wydaje na Messiego, który będzie pić Coca-Colę tylko w reklamie, bo przecież w życiu by tego prywatnie nie pił, na innych tam i tak dalej. No już, więc ich stać na to, żeby sprzedawać tanie rzeczy. Ale normalnych przedsiębiorców nie stać na to, bo zostaną bankrutami. Normalni przedsiębiorcy muszą sprzedawać drogo. Nie zawsze musi to być ogólnie totalnie premium, tak? Ale jednak trzeba sprzedawać drogo. Bo inaczej to jest bez sensu. To się kupy by nie trzymało. Dlatego ja swoją książkę sprzedaję za 7 dyszek, a nie za 30, bo nie czuję się, żeby to było fair wobec mnie. Ja tu siedziałem dniami, nocami, pisząc tę książkę, a wcześniej miesiącami ucząc się tych rzeczy na własnych błędach, porażkach i tak dalej. 400 stron ponad, dopracowaliśmy to, robiliśmy korektę, pilnowaliśmy, teraz inwestujemy kupę kasy, czasu i energii i serca przede wszystkim w marketing. Przecież masz darmowy program, 1,5-godzinne odcinki, mam nadzieję z przydatną wiedzą, dlatego, że ja wiem, że parę procent ludzi oglądających to kupi sobie ode mnie na przykład taką książkę. Więc zobacz, ile to jest czasu, pracy, energii, paliwa. Jeździmy tu, gadamy i tyle. Ja po takim odcinku zazwyczaj parę godzin dogorywam, bo jednak energii w to wkładam bardzo dużo. No i tyle. I co ja tam mam za 3 dychy sprzedać? Minus koszt produkcji, minus podatki i tak dalej. No absurd. Ja uważam, że ta wiedza jest warta dużo, dużo więcej. Dalej wchodzę w realia rynkowe, tak, że nie sprzedaję tego za 300 zł, bo wiem, że realii rynkowych nie przeskoczę, no ale nie będę tego sprzedawać za 3 czy 4 dychy, bo czułbym się wtedy jak prostytutka. Po prostu. A jeżeli już, to wolę być prostytutką premium i sprzedawać drożej. Także pytanie, czy ty się szanujesz, czy ty masz problemy z przyjmowaniem, czy jak ktoś ci powie, świetna robota, to czy ty spuszczasz wzrok i mówisz, przepraszam, że żyję, albo no tak wyszło? Czy mówisz, dzięki bardzo? To miłe z twojej strony, że tak mówisz. Ja się tego lata uczyłem, żeby przyjmować komplementy. To jest trudna sztuka. No ale w końcu chyba w miarę ogarnąłem. Natomiast no właśnie, pytanie, czy ty umiesz przyjmować komplementy, prezenty, pieniądze?
od klientów, bo bez tego ciężko. Bez tego ciężko. To jest paradoks, że wielu ludzi lubi dawać, czy płacić za jakąś usługę, tak? Płacę, kupuję i coś mam w zamian. Nowy ciuch, nowy produkt, nowe auto, obojętnie. A nie lubię ją, czy nie umieją przyjmować. A nie wiem, czy znasz matematykę, podstawy, ale tyle, ile wyszło, tyle musi też wejść, żeby wyszło zero, tak? Czyli tak to funkcjonuje. Ktoś ci płaci, to oznacza. To jest w ogóle, w biznesie przecież zawsze jest transakcja win-win. Jeżeli ktoś mi płaci kilkaset złotych za kurs językowy, na przykład 800, to znaczy, że dla mnie te 800 zł jest więcej warte niż ten dostęp do tego kursu. I taka jest prawda, bo my stworzyliśmy te kursy na platformach, zautomatyzowaliśmy, ogarnęliśmy całym zespołem, więc dać dodatkowy dostęp nas mniej kosztuje niż 800 zł. A dla tego, który kupuje, jak ty kupujesz na przykład, to dla ciebie te 800 zł jest mniej warte niż nauczyć się języka. No bo na przykład wiesz, że ze znajomością dwóch języków obcych masz 50% szans na Alzheimera mniej. A dowiedziałem się przedwczoraj, czytając książkę, że Alzheimer zabija. Nie wiedziałem tego. Myślałem, że tylko doprowadza nas do stanu warzywnego, a tu się okazuje, że z Alzheimerem się żyje do 10 lat, bo w końcu mózg nie jest w stanie zarządzać organami i pada. Więc widzisz, to nie tylko jest jakość życia do bani, ale w ogóle się umiera, więc trochę lipa. A tymczasem znajomość dwóch języków obcych obniża szansę na Alzheimera o połowę. Myślę, że warto. Więc widzisz, albo wiesz, że ludzie, którzy znają języki, zarabiają ogólnie więcej, bo takie są fakty. Więc odrobisz te 800 na przykład wielokrotnie. Więc widzisz, na tym polega biznes. Znajdujesz klienta, oferujesz cenę i dla niego ta kwota jest mniej warta niż to, co dostaje w zamian, a dla ciebie więcej warte są te pieniądze niż to, co ty mu w zamian dajesz, bo umiesz wyprodukować tego więcej. Wszyscy wygrywają. Tak to działa. I tylko wtedy to działa. A jeżeli chcemy wywalić jeden element, nie będę kupować, bo ktoś się dorobi. No albo nie będę się mocno wyceniać, bo to nie wiadomo, bo to ludzie nie będą mogli kupić. Takie tam farmazony podszyte słabą samooceną, to zaburzamy całą matematykę, tak? No bo cały ten układ wtedy nie ma sensu. Harfecker daje ciekawą uwagę. Gdyby 30-metrowy dąb był człowiekiem, to urósłby na 3 metry, bo by miał kompleksy. No i to daje do myślenia, bo faktycznie tak jest. Zrobiłbym to, ale to nie wiem, czy to, czy to tamto, czy to siamto. Przecież to nie chodzi o to, że ty nie wiesz. Tylko o to, że ty wątpisz, że tobie to wyjdzie. No bo jakże to inaczej? Czy to tylko chodzi o ciebie? Skąd to się bierze? Z tego, że ciągle byliśmy karani, mówi Harfecker, tak? Czyli rodzice nas karali. Może nie wszystkich, ale jednak był system oparty często o kary. Nie mówię, że to jednoznacznie źle, ale nie zawsze w zamian były nagrody, tak? Często były kary. W szkole były kary, tak? Ciągle straszenie, a rzadko nagradzanie czy chwalenie. W kościele też często się straszyło ludzi, że jak zrobisz to, to cię zabiją i tak dalej, to się będziesz palić i tak dalej, więc cały czas jest takie poczucie małości i niezasługiwania, tak? Wchodziłeś do kościółka, chciałeś dowiedzieć się, jak być w niebie, jak żyć szczęśliwym życiem, dziękuję Boże, że dałeś mi piękny, choć trudny świat, a tam co? Moja wina, moja bardzo wielka wina. Ja pierniczę, to jeszcze nic nie zrobiłeś, ale już tylko wystarczyło, że Adam zajumał z Ewą pierwszego iPhone'a i już ty jesteś winny na dzień dobry. W szkole to samo, sprawdzian, trójka, jesteś tylko dostatecznym człowiekiem. No i widzisz, wyliczono kiedyś, że dziecko dziennie słyszy 500 razy słowo nie. Nie wiem, czy to jest prawda, bo ja tego nie liczyłem osobiście. Wydaje mi się to przesadzone, ale no ale dużo. Dużo to na pewno. Słyszy dziecko nie. No i tak to działa. Więc byliśmy karani. No i stąd buduje się to poczucie takiego, że to może nie, to może ryzyko, to może coś tam i tak dalej. Ale to wszystko jest historia. I tu Harfecker daje ciekawe spojrzenie. Wyobrażasz to sobie, że siedzi Bóg i wysyła tych ludzi na świat, tak? I tak wybiera. Mówi, dobra, ten... No dobra, Elon Musk, niech mu będzie, niech mu się darzy, niech będzie miliarderem, on jest spoko ziom. A tu, no taki wieczorek, kurde, nie, dobra, ten jest słaby, żeby mu się nie wiodło.
Wyobrażasz to sobie, że tak Bóg siedzi i wymyśla? Nie. To jest nielogiczne. To jest głupie. To jest absurdalne. Więc kto to wymyślił? No my, w naszych głowach. To my sobie wkręcamy tę historię. To, że my w czymś jesteśmy gorsi, albo że pomiędzy oczywiście obiektywne umiejętności na dziś, tak, że ja jestem marnym pilotem helikoptera, w sensie wiem zero. To jest obiektywna rzeczywistość, ale że mogę się nauczyć, to jest 100% prawdy. Jakbym chciał oczywiście, bo akurat nie planowałem. Natomiast ktoś twierdzi, że się nie może nauczyć, tak? Mój znajomy pilotuje helikopter, ale ja bym nie mógł, bo się do tego nie nadaje. No to już jest historia, tego Bóg nie wymyślił. To tylko ty mogłeś sobie wymyślić. A skoro to jest historia, to po co ją powtarzać, powielać, opowiadać sobie w głowie? Nic z tego dobrego nie wyniknie. Więc Harv mówi wprost, jeśli mówisz, że zasługujesz, to zasługujesz. Jeśli mówisz, że nie zasługujesz, to nie zasługujesz. Proste, nie? I tak to po prostu działa. I teraz ciekawa rzecz. Wyobraź sobie, że wiewiórka przestaje zbierać orzechy, no bo stwierdza, że na to nie zasługuje. No, Bóg nie chce, żebym była tak bogata, żebym miała taki zapas tych orzechów, bo nagle przyszłam do parku, a tu 50 orzechów, a ja przecież dziś potrzebuję tylko 2. Po co mi więcej? Nazbieram wtedy, kiedy będzie potrzeba. Zostawię innym wiewiórkom. Wiewiórka socjalistka. Taka, no nie? Nie powinnam. Klimat się zepsuje, jak nazbieram za dużo orzechów. I tak dalej. Planeta umrze. No i tak by myślała wiewiórka, no to chyba byśmy już wiewiórek nie mieli na świecie, obawiam się. Bo by padły. No już. Więc jest to abstrakcja. Wiewiórka jest za mądra i za głupia, żeby być tak głupia. To jest na tym, ten paradoks polega, tak? Jest niby za głupia, bo nie ma skomplikowanego umysłu, ale przez to jest za mądra. I dlatego nie jest tak głupia jak my. My sobie wkręcamy, wymyślamy, sami się blokujemy. Także tak to działa. No i tutaj Harv zwraca jeszcze uwagę na jeden problem z tym związany, że biedni mówią, że no dobra, lepiej nie mieć za dużo, bo biedni to są jacyś bardziej, nie wiem, duchowi, bardziej tacy rozwinięci, bardziej uczciwi i tak dalej. To jest wszystko bzdura. Nie ma na to żadnych badań, które by to potwierdzały. Jest to wszystko wkrętka i tak naprawdę to jest wytłumaczenie nieudacznika, tak? Czyli nie umiem się wzbogacić, to powiem sobie, czasem też innym, że biedni to są ci bardziej szlachetni. I Harv mówi również wprost, nie, biedni to są bardziej biedni. Oczywiście nie ma w tym nic moralnie złego, tak? Że ktoś jest biedny, nie umie zarobić, no to, to trudno, no to życie, ale może się uczyć i chociaż próbować. Natomiast nie ma w tym też absolutnie nic moralnie dobrego, że biedny to lepszy. Nic z tych rzeczy. Biedny to po prostu biedny, tak? I już. Koniec całej tutaj moralnej rozkminy. Tak samo po prostu pieniądze dają więcej możliwości pokazania twojego charakteru. Jeżeli byłeś biedny i byłeś uczciwy, to z pieniędzmi będziesz bardziej mógł pokazać, że jesteś uczciwy, bo masz na przykład więcej hajsu na przekazanie na cele charytatywne, żeby pomagać i tak dalej, albo dawać duże napiwki. I to jest fantastyczne. Więc bardziej możesz to pokazać. Jeśli jako biedny jesteś dupek, to jako bogaty będziesz bardziej mógł pokazać swoje dupkowactwo. No bo będziesz robić większe biznesy. Taki na przykład Bill Gates, zapewne był dupkiem, jak był biedny też, a teraz dzięki temu, że jest bogaty, to ma więcej możliwości pokazania tego, tak? Poprzez wpływanie na różne ustawy, lobbying różnych słabych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Kto nie wie, tego zachęcam do obejrzenia odcinka o Billu Gatesie na tym kanale sprzed miesiąca. Zdemonetyzowano mi ten odcinek pierwszy od paru lat, od pandemii tak naprawdę, wtedy demonetyzowano nam wszystko, a teraz ostatnio już nie, ale Bill Gates został zdemonetyzowany, nie wiem, nie można o Billu powiedzieć niczego złego, no trudno, w każdym razie tak to działa. Zatem zadanie, które Harv proponuje, żeby ćwiczyć swój charakter w tym, żeby więcej przyjmować, żeby potrafić przyjmować, żeby potrafić się cenić, to jest, że za każdym razem, gdy dostaniesz komplement, to zamiast spuszczać głowę w dół, tłumaczyć albo odbijać, tak? Bo to często ludzie też robią, że odbijają. No, świetna robota, Stefanie. No, twoja też. Nie! Mówi się, patrzy się w oczy i mówi dzięki bardzo. To dla mnie ważne, że tak mówisz, bo tak przecież jest, no nie? Więc nie odbijaj, nie patrz w dół, przyjmuj komplementy. W tym się ćwiczymy. Dobra, jedziemy dalej. 11 łącznie, a trzeci dzisiaj. Trzecia różnica między bogatymi a biednymi. Bogaci wolą wynagrodzenie za wyniki pracy, a biedni za czas pracy. Tak? Czyli biedny zawsze myśli, ile będę brać za godzinę,
ile przez to godzin będę pracować i ile zarobię w miesiącu. A bogaty myśli, co zrobić, żeby mi za to dali kupę kasy. Jaka to jest różnica? Potężna, bo widzisz, dlaczego ja napisałem książkę, a nie robię jakichś coachingów, na przykład. Coaching indywidualny z Maciejem Wieczorkiem, jak zrobić nawyki bez silnej woli. Albo na przykład 48 godzin na dobę. Tak sobie pomyślałem, jak już bym miał robić coaching, to wolałbym w tym temacie, w temacie produktywności. No i przychodziłby przedsiębiorca, płaciłby mi stawkę godzinową, a ja bym patrzył na jego życie, co tam robisz, jakie masz nawyki, pokaż mi swój kalendarz, jakiej apki używasz do zarządzania czasem, co tu można zmienić i tak dalej, i tak dalej. Byśmy pracowali. Byłoby to niewątpliwie mega skuteczne. Większa by była gwarancja efektu, tak? Bo mógłbym bardziej jednostkowe rozwiązanie wprowadzić dla tego człowieka, a tutaj z książką to ktoś musi jakby, to wymaga tego, że ktoś ruszy tyłek, tak? Że ktoś przeczyta i wprowadzi. To dlaczego mam książkę? Dlatego, że książki mogę wydrukować 10 tysięcy sztuk, a siebie nie mogę wydrukować 10 tysięcy sztuk. Nie mam 10 tysięcy godzin, a książki, jakby był taki popyt, że trzeba będzie wydrukować milion, to my wydrukujemy milion. No i już. A jakby był taki popyt, że milion osób chciałby coaching, to ja nie zrobię. No więc to była zupełnie naturalna decyzja. Po latach prowadzenia biznesu zacząłem z automatu widzieć, co jest skalowalne, a co nie jest skalowalne. Co wymaga moich godzin pracy, a co nie. Dlatego też zamiast dzisiaj opowiadać o różnicach między bogatymi i biednymi jednej osobie albo na jakimś, nie wiem, szkoleniu dla 100 osób na sali, wolę to raz nagrać, wymaga to jednej inwestycji czasowej i 100 tysięcy osób to może zobaczyć. Dlatego robię to wszystko online, bo tylko tak to ma sens. Albo tak to ma większy sens, niż gdybym to robił na żywo, biorąc zwłaszcza pod uwagę, że to jest za darmo, tak? No to na żywo jeszcze do tego musiał więcej dopłacić, bo musiał wynająć salę, jakoś dodatkowo wypromować, przyszłoby 100 osób, no i co? Z tych 100 osób ile by kupiło książkę, czy to by się w ogóle opłacało, nie wiem. Więc wniosek jest prosty. Jeżeli myślisz tylko o godzinach swojej pracy, to ciężko będzie zarobić, chyba że zostaniesz celebrytą, tak? No bo dobra, Brad Pitt zarabia 20 milionów dolarów za film, czyli za aktywną pracę, tak? Że wyjeżdża gdzieś na 9 miesięcy, kręcą, robią i tak dalej. No i dobra, czyli zarabia za godziny, ale zarabia tak dużo, że może się wzbogacić. Natomiast większość z nas, normalnych ludzi, nigdy nie będzie miało takiego brandu, żeby tyle zarabiać. Znowu, jasne, ktoś z was jest lekarzem, zarabia 200 za 8-minutową wizytę, ma od rana do nocy poumawiane. No i dobra, da się. Nie mówię, że się nie da, natomiast statystycznie rzecz biorąc, na liście 100 najbogatszych ludzi w Polsce, w Stanach, na świecie, gdziekolwiek, masz albo 100, albo 99, którzy skalują się swoim produktem, a nie swoją stawką godzinową, tak? Czyli jasne, czasem się zdarzy właśnie jakiś turbo celebryta, który bierze tak dużo za godzinę, że szok, że on stanie się bardzo bogaty, natomiast większość ludzi skaluje się produktem, a nie czasem, tak? Czyli jest produkt typu książka, można zrobić nieskończoność. Albo jest produkt typu kurs językowy, można zrobić nieskończoność. Albo produkujemy kremy wegańskie dla kobiet do twarzy, można ich wyprodukować, no może nie nieskończoność, ale dużo. Mając już receptę, badania zaklepane i tak dalej, można robić dużo więcej, nie inwestując więcej czasu specjalnie, tak? Tak działa skalowalność, a to skalowalność prowadzi do pieniędzy, do zysków, do prawdziwego bogactwa. No nie zawsze oczywiście, bo to nie jest tak, że sobie napiszesz książkę i nagle jesteś bogaty. No niestety. Chciałbym, żeby to tak działało. Super by było. To bym co tydzień pisał nową książkę w ogóle wtedy. Ale to nie jest takie proste. Natomiast jak wymieniasz tylko czas na pieniądze, to co ja ci mam powiedzieć? No? To ma sufit. Ma sufit. On jest zależny oczywiście od tego, co ty robisz i ile za godzinę bierzesz, ale tam sufit jest. Tak? Bo na przykład, jasne, są ludzie na etatach typu Tim Cook, który zarządza Apple'em. Apple to nie jest jego firma. Oczywiście on już ma udziały też i tak dalej, ale nie jest właścicielem stricte. Więc niby pracuje na etacie, no a zarabia grube miliony. Być może nawet miliardy, nie wiem. Albo ten gość, który zarządza Ryanairem. Larry on się bodajże nazywa. Mega ciekawy i pyskaty gość. Może kiedyś nawet odcinek o nim zrobię, bo jest inspirujący swej bezczelności. A jest też pracownikiem etatowym. On nie jest właścicielem Ryanaira, bo właścicielem Ryanaira jest pan Ryan,
którego nikt nie zna, a ten gość pracuje tak jakby na godziny, ale tak naprawdę to od efektu, bo on ma, znowu on się dogadał w swojej firmie, że on chce mieć kasę nie za godzinę pracy realnie, tylko zrobię taki efekt, zwiększymy o tyle obroty, ja z tego chcę procent. I dlatego on jest miliarderem, rozumiesz to? Pracuje na etacie i jest miliarderem. Da się? Da się, ale wtedy jak ktoś zarządza potężną firmą i jednocześnie dogaduje się na udziały. Tak to po prostu działa, więc pytanie, czy ty chcesz zarabiać od efektu, czy od godzin. Jak od godzin, oczywiście są takie miejsca, gdzie nie da się inaczej, tak? No na słuchawce, na obsłudze klienta raczej się nie da nie pracować od godzin. To jest model, który to już w sobie zawiera. Natomiast są takie miejsca, gdzie się da, zwłaszcza stanowiska zarządcze, no i tam bez sensu pracować za godzinę, tak? Znaczy, zależy, no, chyba że ci płacą kupę kasy. W związku z czym to jest ważna rzecz. Wynagrodzenie za efekty pracy. I to jest ciekawa rzecz. Harv mówi, biedni wolą pewną wypłatę, nie rozumiejąc, że ceną pewności jest bogactwo. Tak? Jeżeli chcesz pewność w życiu, to ceną za to jest bogactwo, tak? Czyli płacisz swoim potencjalnym bogactwem, rezygnujesz z niego, bo chcesz mieć pewność w życiu. Tylko że, jak zauważa trafnie Harv, życie oparte na bezpieczeństwie jest życiem opartym na strachu. Czyż nie? Jeżeli na siłę szukasz bezpieczeństwa, bezpiecznej pracy, bezpieczne dzieci, żeby nic nigdy nie zaryzykowały, to jest życie ciągle oparte na strachu. No i żyje człowiek wiecznie przestraszony. Oczywiście to produkują media, bo tych niebezpieczeństw realnych jest znacznie mniej niż tych telewizyjnych. Oczywiście nie mówię na rympał teraz, że będziemy chodzić spacery z małymi dziećmi w sobotę o drugiej w nocy w ciemnym parku w dużym mieście. I sprawdźmy, co się stanie. Może niekoniecznie. Jakiś zdrowy rozsądek trzeba mieć. Natomiast faktem jest, że ludzie szukają bezpieczeństwa tak, by ono w ogóle istniało. Rozumiesz to? Tak, by istniało. A to nie do końca tak jest. Także zasada Harva Ekera, nigdy nie wymyślaj limitu swoich zarobków. Czyli chciałbym zarabiać 8 tysięcy miesięcznie. A czemu nie 15? A czemu nie 100? No bo 100 to się nie da. A skąd wiesz, czy jest na świecie, dobra, czy jest w Polsce ktoś, kto zarabia 100? No myślisz, że jest, czy nie jest? No jest, ale na pewno on ma konszachty. Skąd wiesz? Jakie masz dowody? Sprawę karną robimy, przynieś dowody. Bo inaczej nie skażą. Więc co, wymyśliłeś sobie, słyszałeś? Bez sensu to jest takie gadki, szmatki, żeby się tylko wytłumaczyć. I teraz Harv zauważa, tak, bo że to wynika z tego, że rodzice na przykład chcą, żeby ich dzieci miały bezpieczną pracę i nie można ich za to winić, ponieważ pierwszą potrzebą rodzica jest bezpieczeństwo dziecka. Dopiero kolejną, ewentualną jest jakiś tam sukces, ale pierwszą bezpieczeństwo, żeby dziecku się nic nie stało, żeby nie dogorywało, żeby nie klepało biedy i tak dalej, i tak dalej. I to jest naturalna rzecz, więc nie można winić swoich rodziców za to. Jak już ktoś myśla, a to ja dzwonię teraz do rodziców z pyskiem i będę krzyczeć, to przez was, to przez was. Ja teraz tak myślę o tym bezpieczeństwie i boję się rzucić pracy, zrobić coś nowego. A kij z tym, zostaw rodziców w spokoju. Dla nich to jest naturalna potrzeba zadbania o bezpieczeństwo dzieci. Normalna rzecz. Natomiast twoją kwestią jest zdecydowanie, czy ty chcesz też coś w życiu więcej osiągnąć niż tylko bezpieczeństwo. Twoja decyzja oczywiście. Każda jest dobra, jak jest świadoma. Także tyle. Więc albo pracuj na swoim, jeżeli chcesz być bogaty, mówi Eker. Albo pracuj na swoim, albo jak pracujesz gdzieś, to na rezultaty. Czyli oczywiście do tego trzeba mieć umiejętności, bo ktoś ci za darmo nie da udziałów na przykład w firmie albo odzysku jakiegoś procentu i tak dalej. Więc to już trzeba coś sobą reprezentować, to wiadomo. No ale to znowu mówiliśmy o tym wcześniej, że trzeba rosnąć, trzeba się uczyć, edukować. Także zadanie, które poleca Harv Eker, żeby wyćwiczyć ten element mentalności bogactwa, to jest zacznij po godzinach. No bo nie ma co się na rympał rzucać na głęboką wodę i ryzykować, że nie będziesz mieć na ratę potem hipoteki. Tylko zacznij po godzinach pracę na swoim, ale coś, co będzie zależne od rezultatu, a nie od czasu, tak? Czyli nawet jeżeli chcesz być nie wiem, psychoterapeutą, spoko, to przyjmuj klientów za godziny, ale oprócz tego, nie wiem, zacznij też pisać książkę albo zrób jakieś szkolenie z psychoterapii. Coś wymyśl też,
dodatkowo choćby, co będzie niezależne od czasu, czyli coś takiego, że raz zrobisz, a potem będziesz mógł więcej niż raz zarabiać. Po to, żeby się w ogóle nauczyć tej mentalności, że tak się żyje. Że zobacz, ci wszyscy najbogatsi ludzie świata i nie najbogatsi też, ale nieźle zarabiający, to tak żyją właśnie, tak? Robią coś, co raz dało się zrobić, a potem to tylko powielają. Czy to jest iPhone, samochód, termos z napisem Expert Bentleyu, cokolwiek, to zawsze na takiej zasadzie jest, tak? Siedzieli, wymyślali, zaprojektowali, stworzyli, a potem już tylko sprzedają. Promując, sprzedają tę samą rzecz. Także tak to działa. Kolejny, 12 różnica między bogatymi a biednymi. Biedni myślą albo to, albo to. A bogaci myślą i to, i to. I to zauważyłem w życiu, obcując również z przedsiębiorcami, z ludźmi ogarniętymi wiele razy, jak to jest bardzo widoczna różnica. Czyli biedak typowo ci powie, wolę być rozwinięty duchowo, niż skupiać się na dobrach materialnych. A bogaty powie, chcę jechać do kościoła fajną bryką. Rozumiesz to? Albo chcę zarabiać tyle pieniędzy, żeby zatrudnić tyle osób, żeby pracować maks 5 godzin dziennie i mieć czas na zaglądanie w głąb siebie, na medytację, na rozwój duchowy. Czyli bogaty z automatu myśli, jak mieć to i to. A biedny z automatu myśli, że świat jest jakoś ograniczony. Dlatego biedni wymyślili socjalizm, tak? Bo to socjalizm jest sposobem kradzieży. Jak się nie narobić, a komuś zabrać? Na tym polega cała koncepcja socjalizmu. I dlatego mogli ją wymyślić tylko biedni. Bo tylko oni myślą, że jak jest 100 zł, to trzeba się tym podzielić. To się wydaje logiczne, ale to nie jest prawda. Bo teraz zobacz. Jak jest 100 zł, ja je mam. Ja je teraz mam 100 zł, tak? I teraz daję je tobie, ale nie daję, bo socjalista i tak dalej mi ukradłeś. Ja ci daję za coś, tak? Ty mi sprzedajesz usługę, jesteś barberem. Więc ja przychodzę do ciebie na strzyżenie, ty chcesz 100 zł, to ja ci daję te 100 zł. Nie mam 100 zł, ale mam fryzurę, która pomoże mi lepiej zarabiać, bo ludzie nie będą mówili, ale on wygląda. Więc teraz ty masz 100 zł, a ja mam lepszą fryzurę i znowu sobie lepiej będę radzić w życiu. Jestem zadowolony. Teraz ty te 100 zł, co z nimi zrobisz? No idziesz gdzieś do Lidla albo na targ. Idziesz na targ, kupujesz pomidory i tak dalej, składniki na jedzenie, więc możesz się najeść, możesz przeżyć. Twoja rodzina może przeżyć. Jecie, na przykład zdrowo jecie. Czujesz się dzięki temu lepiej, będziesz żyć dłużej, wydasz mniej na leki. Ty z tych 100 zł tak naprawdę to robisz 1000. A przynajmniej dbasz o swoje przeżycie dzisiaj i swoje rodziny. Ale ten, kto ci sprzedał pomidory, on ma te 100 zł teraz. I znowu coś może zrobić. Jak to jest, że to było jedno 100 zł, a to 100 zł wyprodukowało strzyżenie, pomidory, jakąś kolejną usługę, kolejną. Czyli te 100, i ono dalej istnieje. Czyli te same 100 zł, ono w nieskończoność coś produkuje. Tylko w kapitalizmie, bo w socjalizmie wszyscy by się nim podzielili i tyle. Ja już bym nie miał na barbera, więc bym siedział, no i co bym zrobił? Bym pewnie uciekł do raju podatkowego, żeby mi nie zabierali. I to tam bym płacił za barbera. Więc tak to po prostu działa. Dlatego kapitalizm działa, a socjalizm to jest jakieś marzenie psychopaty, który pod pretekstem moralności jakiejś nie rozumie swojego biednego mindsetu albo. Tak, że albo oni mają, albo ja mam. Albo ma Obajtek swoje wille, nie żebym chciał bronić akurat tego konkretnego człowieka, daję tylko przykład. Może zły, bo to jest, tu faktycznie pewnie wały wchodzą w grę. No to weźmy Jeff Bezos się tyle dorobił, promy kosmiczne se buduje na tym Amazonie i tak dalej, obrzydliwe. Jak, po co mu tyle pieniędzy, tyle miliardów, po co mu to? Mógłby rozdać biednym. No debil. Czemu? Bo nie rozumie tego, że dzięki temu, że Jeff Bezos zarabiał te swoje miliardy i dalej zarabia, to w ogóle ja mogę sobie dziś zamówić książkę w innym języku, łatwo, szybko, sprawnie. Ona do mnie przychodzi w 2 dni z Amazona. Ja sobie to czytam, uczę się języków, zarabiam na tym potem dużo więcej. Bo robię marketing Instytutu Lingwistyki, pokazując, że znam te języki, dobrze się przy tym bawię, robię jakieś biznesy czy podejścia pod biznesy zagraniczne dzięki temu, że znam te języki. Lepiej sobie w życiu radzę. Jedziesz przez Niemcy, wielka siedziba Amazona. Ci ludzie tam pracują, zarabiają. Jasne, niektórzy narzekają, że to nie najlepsza praca i tak dalej. No ale jednak, setki tysięcy miejsc pracy jest w Amazonie. Socjaliści właśnie tak myślą, że jest
jeden tort i trzeba się nim podzielić. A kapitaliści wierzą w pieczenie nowych tortów. Czyli jak ja słyszę, sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, to jest tylko ułamek, i to mały, prawdy. Tak? Czyli jasne, ona komuś zabierze pracę albo elementy tej pracy, ale da dużo więcej pracy, tylko innej. No po prostu, tak? To po prostu działa, zawsze działało, tak? Maszyny zabrały pracę rolnikom. No to co, ci rolnicy wszyscy nie żyją teraz, czy co? No żyją, tylko robią coś innego, tak? Siedzą może w biurze. No, ale żyją, nie umarli. Żyją. I tak samo sztuczna inteligencja zabierze ci pracę. Automatyczne ciężarówki, samoprowadzące się. Do 20 lat zabiorą pracę kierowcom ciężarówek. No i czy to oznacza, że ci kierowcy umrą z głodu? Nie. Przestawią się na coś innego, no bo tak działa życie. No i to jest normalna sprawa. Więc przedsiębiorcy pieką nowe torty. Nagle się okaże, że żeby te ciężarówki powstawały, trzeba 1000 razy więcej inżynierów. Trzeba wymyślać. A może inne drogi będą musiały być. Może inne części trzeba będzie produkować. Ktoś to wszystko będzie musiał robić. Sztuczna inteligencja. Każda firma tworząca sztuczną inteligencję jest zarządzana przez prawdziwą inteligencję, czyli przez ludzi. Da. Więc im więcej będzie sztucznej inteligencji, tym więcej ludzi będzie pracować nad nią. I tak ze wszystkim. W związku z czym cały czas pieką się nowe torty. W nieskończoność. I one się nie skończą. No chyba, że powstrzymamy kapitalizm. To wtedy się mogą skończyć i wtedy znowu będziemy jak ci wszyscy z krajów socjalistycznych, z Wenezueli, z krajów afrykańskich i tak dalej. No nie, może afrykańskie to nie do końca. Socjalizm tam bida po prostu. Ale gdzieś z innych socjalistycznych czy z Kuby te łódki wszystkie płyną w jedną stronę. Tak? Wyobrażasz to sobie? Drodzy Francuzi, płyniemy do Wenezueli. I teraz 100 tysięcy łódek francuskich płynie do Wenezueli, kajakują. No może za jakiś czas będą, bo w sumie we Francji to też socjalizm postępuje. Może przekroczy ten wenezuelski, to wtedy będą do Polski jechać autostradami. Zobaczymy. No w każdym razie bogaci żyją w świecie obfitości. Tak, jest dla każdego. Dla każdego wystarczy, bo wypieczemy sobie tyle tortów, ile będzie trzeba, żeby stworzyć lepszy świat. A biedny myśli, no nie, ten zabrał, to dla mnie już nie będzie. I to jest bezsensowne myślenie, nie oparte o rzeczywistość. Także biedni zadają sobie pytanie, po co to taką kasę robić, czy nie lepiej się skupić na rodzinie? A bogaty mówi, jak zarobić miliony i mieć szczęśliwą rodzinę? Biedny mówi, jak zadbać o swoją duszę, zamiast zarobić porządne pieniądze albo jeździć fajnym autem. A bogaty mówi, chcę jeździć fajnym autem, jednocześnie być duchowo rozwinięty. Ponieważ jak mówi Harfeker, zastanawianie się, czy być bogaty, czy dobry, jest jak zastanawianie się, czy mieć rękę, czy nogę. Bez sensu. Jeżeli jest taka możliwość, niestety nie każdy ją ma, to najlepiej mieć i rękę, i nogę. No już. Po co wybierać? Wyobrażasz to sobie, wstaje człowiek rano, ma ręce i nogi i mówi, ja dziś sobie jedno utnę. Po co? No nie wiem, no bo wierzę, że człowiek powinien mieć albo rękę, albo nogę, więc coś se utnę. No, zaprowadzilibyśmy takiego do psychiatry. A kiedy mówimy o życiu finansowym, no to często właśnie ludzie mają takie myślenie, że to albo tamto. Tymczasem bogaci chcą mieć i to, i to. I już. Zatem zadanie. Zawsze jak przyłapiesz się na wybieraniu to albo to, to zmień pytanie na jak mogę mieć obie te rzeczy? Jak mogę mieć szczęśliwą rodzinę i dobry biznes? Tak, bo największy absurd to jest tego dzisiejszych czasów, może nie największy, bo tak sobie pomyślałem o 50 kolejnych, ale jeden z dużych absurdów jest taki, że ludzie na przykład mówią, nie mogę mieć teraz dzieci, bo teraz kariera. Co? To jest właśnie biedne myślenie, tak? Albo dzieci, albo kariera. Jasne, jeżeli ktoś chce mieć dziecko sam, czyli zapłodnić się i uciec i tyle, no to rzeczywiście, to może być problem. I do tego jest totalnie zakredytowany pod korek, że nawet nie może zmienić pracy, eksperymentować czymś własnym i tak dalej. Różne są życiowe sytuacje. Natomiast często to mówią ludzie, którzy zarabiają jakieś pieniądze, radzą sobie, no i mówią, no nie, bo ja teraz pnę się po szczeblach kariery, to nie może być dziecka. To jest jakaś abstrakcja. Zauważyłem kiedyś, że ludzie, którzy ogarniają najwięcej, ogarniają najwięcej. Czyli, że jak ktoś
jednocześnie robił biznes, gdzie musiał się nieraz naharować, to jednocześnie często też ogarnął dobrze rodzinę, ogarnął dobrze zdrowie i tak dalej. A jak ktoś mówił, nie, ja nie mam czasu na biznes, bo to taki jestem zabiegany, to ta osoba też często paradoksalnie nie miała czasu na zdrowie, nie miała czasu na inne rzeczy, tak naprawdę nie dbała o siebie w ogóle. To jest ten paradoks, tak? Że wcale nie trzeba w życiu wybierać. Oczywiście na krótszą metę, czyli jutro o 8 rano, trzeba wybrać, gdzie zainwestować tą godzinę. Ale na dłuższą metę to nie ma powodu do wybierania. No i już. Także zawsze jak się przyłapiesz na wybieraniu, zapytaj siebie, jak mogę mieć to i to. I bogactwo, i zdrowie. Nie, że stracę zdrowie dorabiając się. Nie, jak mogę mieć to i to. 13. różnica między bogatymi a biednymi. Bogaci koncentrują się na majątku netto, a biedni na dochodzie z pracy. Czyli biedny myśli tylko o tym, ile zarabia. To jest jego jedyne pytanie. I dla niego oczywistą drogą do bogactwa ewentualnego jest zarabiać więcej. A to jest tylko część prawdy. I to mała, ponieważ bogactwo to jest majątek, czyli to, ile ty masz. I jak to zrozumiesz, to zrozumiesz, dlaczego kredyt jest dla debili. Może zostawmy hipotekę w spokoju, ale inne kredyty? Tak. Bierzesz sobie kartę kredytową na 20 tysięcy. Czyli obniżyłeś swój majątek netto o 20 tysięcy. Tak naprawdę o więcej. Może o 25, bo to zależy od odsetek. A jak jeszcze wejdziesz w spiralę kredytów, nie będziesz w stanie spłacać, to będzie rosnąć prawie że w nieskończoność. Czyli ktoś, biorąc kredyt, obniża swój majątek netto. I dla bogatego to jest debilne, tak? Po co obniżać swój majątek netto? Czy masz majątek, dostajesz w spadku mieszkanie za 500 tysięcy, a ty to sprzedajesz i wyrzucasz te pieniądze przez okno. Kto by tak zrobił? No, w sumie znam dwie takie osoby, więc w zasadzie ktoś by tak zrobił. Natomiast czy to jest mądre? Chyba nie. Chyba mądrzej by było, jak już masz majątek, to go budować, zwiększać. Czy chciałbyś, zadam ci pytanie, czy chciałbyś mieć w majątku 10 milionów złotych? Na przykład w nieruchomościach, w kryptowalutach, może w złocie, może w czymś tam. Ja mam na przykład majątek na magazynie. I to nie mały już, bo mamy dużo książek, każda z nich jest w tysiącach egzemplarzy podrukowana. To jest majątek jakiś, tak? Może nie taki do spieniężenia w godzinę, ale jakiś jest. Ja to też szacuję, przeliczam. To jest wartościowe mieć taki magazyn. W związku z czym, bo to zarabia na siebie w dodatku, więc to jest jeszcze aktywo. Także bogaci myślą o majątku, a nie tylko o dochodzie. Oczywiście, żeby budować majątek szybciej, to trzeba zwiększać dochód. To jest jakby logiczne. Natomiast są ludzie, którzy mają bardzo duży dochód, a nie myślą o majątku i przez to są bankrutami. Przecież wiele gwiazd różnych tam świetnie, epicko wręcz pobankrutowało, zarabiali miliony, ale nie myśleli o majątku. Nie myśleli o tym, że trzeba zbudować majątek, czyli na przykład nieruchomości, złoto, coś, co będzie za rok, dwa, trzy warte tyle samo albo więcej. Tylko myśleli o wydawaniu, czyli zmniejszaniu swojego majątku. Więc bogaci chcą mieć majątek. Biedni chcą dużo zarabiać, bo myślą, że to rozwiąże wszystkie problemy. A to nie tak działa. Majątek rozwiązuje problemy, a dochód zwiększać zdecydowanie warto i trzeba, żeby ten majątek szybciej budować. Także tyle. Biedni wszystko wydają, dlatego też nawet jak im się dźwignie wypłata czy dochód z biznesu, to mogą wpaść w jeszcze większe tarapaty. Bo jak ktoś mało zarabia i jest finansowym idiotą, no to dostanie kredyt na 15 tysięcy i będzie winny bankowi 15 koła plus odsetki. A jak ktoś dużo zarabia, to dostanie kredyt na 150 tysięcy i będzie winny 150. No i gorzej. Także to jest niebezpieczeństwo dużego zarabiania albo dużych obrotów. Ja kiedyś miałem przyzwoite obroty, czy dużo zarabiałem, no to niekoniecznie, ale jakieś duże miałem obroty w jednej ze swoich firm i w związku z tym udało mi się zadłużyć na milion. No i co? Czy miałem przez to lepsze życie? Nie, beznadziejne, tragiczne, absurdalne. Mimo, że miałem jakieś niezłe dochody, to moje życie było klęską finansową i w zasadzie wszystko się zaczęło przez to sypać. Zdrowie i inne rzeczy, no bo każdy z Was, kto jest w tym momencie w spirali zadłużeń, no to wie, jak jest to trudne, tak? Nikomu nie życzę. A wszyscy to robimy takie rzeczy dobrowolnie. Nikt nas nie zmusza z pistoletem. Więc to Ci dopiero jest absurd, że wchodzimy w tą kupę dobrowolnie i potem jeszcze próbujemy narzekać, że przynajmniej ciepło.
zamiast powiedzieć nie, to jest kupa. Długi to jest kupsko. Trzeba się od tego trzymać z daleka, omijać szerokim łukiem na zawsze. I już, poza hipoteką, ewentualnie jakimś kredytem inwestycyjnym, jak ktoś potrzebuje i się zna, ale to tyle. No i już, 100 razy lepsze życie, łatwiejsze i tyle. I 100 razy łatwiej buduje się majątek wtedy. Dzisiaj mając 0 złotych długów, wstaję rano z uśmiechem na twarzy. I każdemu życzę. Także majątek netto, to nas interesuje. Dlatego bogaci oszczędzają i inwestują, a biedni wydają. To jest kluczowa różnica. Zadanie. Zrób budżet uwzględniający nie tylko Twoje przychody, ale i stałe koszty. Czyli wypisz, ile zarabiasz, na co wydajesz, ile płacisz rachunków za prąd, za gaz, za czynsz i tak dalej, być może za kredyty. Ale oprócz tego zrób też bilans swojego majątku. Czyli ile Ty masz pieniędzy, tak? Że tyle masz w złocie, tyle masz w samochodzie, ale realną wartość daj, a nie za ile go kupiłeś, tak? Jak kupiłeś auto za 100 tysięcy, ale dziś mógłbyś je realnie sprzedać za 30, Twoim majątkiem jest 30, a nie 100. Tak? Czyli wypisz tam takie rzeczy. Majątek może być wyjść też ujemny, tak? Jeżeli masz jeszcze 500 000 kredytu hipotecznego, wpisz w Twoim majątku minus 500 000. Ale w drugim polu wpisz, że Twoje mieszkanie realnie dzisiaj można sprzedać na przykład za 650 tysięcy, jeśli można. Wypisz te wszystkie rzeczy, długi i to, co realnie masz, i wtedy uzyskasz swój majątek netto. I Twoim zadaniem jest nie tylko zwiększać swój dochód rok do roku, ale przede wszystkim zwiększać Twój majątek. To jest dużo ważniejsze. Bardzo ważna rzecz. Także to jest świetne zadanie. I to nas przenosi do 14 różnicy między bogatymi i biednymi. Bogaci dobrze zarządzają pieniędzmi, a biedni źle. Tak? Biedni się tego nie uczą. Biedni zawsze mają wyjaśnienie takie: no, ja nie mam excelowej duszy. Ja jestem umysł humanisty. Ja jestem artysta. Ja się do tego nie nadaję, żeby pisać te liczby w Excel. Matko boska, jakie bzdury wszystkie. Czy naukowcy odkryli duszę excelową kiedyś? Słyszałeś coś takiego? Jakieś badanie na Stanfordzie robili? I wyszło, że ktoś ma excelową duszę? No bzdura. Prawda jest taka, że nikt nie lubi zarządzać pieniędzmi, liczyć tego, wpisywać tych wszystkich rzeczy. Nikt tego nie lubi. To żadna frajda jest. To zawsze nudne, obciążające, a w dodatku w czasach, gdy ktoś jest zadłużony, a ja właśnie wtedy zacząłem budżetowanie tak zwane, czyli wypisywanie wszystkich przychodów kosztów, no bo wtedy tym bardziej trzeba, to wtedy to w ogóle jest podwójnie nieprzyjemne. Bo wtedy z takich bilansów wychodzą złe rzeczy. Wtedy dopiero człowiek sobie uświadamia, jak bardzo jest gołodupcem. A to nie jest przyjemne uczucie. Ale bez niego nie można przejść dalej. Nie można przejść do mądrego zarządzania pieniędzmi. Więc biedni olewają zarządzanie kasą, bo jakoś to będzie, bo to przecież idzie, no żyje przecież. To może nie jest źle i tak dalej. Dlatego oni często nawet nie wiedzą, że wydają więcej niż zarabiają, choć to się wydaje matematycznie niemożliwe, do momentu uwzględnienia długów, kredytów i tak dalej, które pozwalają wydawać ponad stan. I dlatego takie budżetowanie miesiąc w miesiąc, na początku miesiąca, ja na przykład zawsze piszę, ile w tym miesiącu wejdzie kasy, zawsze to zaniżam. Jak coś jest niepewnego, to nie wpisuję tego, tak? Czyli jak jest jakiś klient, jakaś kampania marketingowa i wiem, że zawsze wchodziło tyle i tyle na takiej kampanii, to nie wpisuję tam nic, bo wiem, że ta kampania może w całości nie wyjść, może się totalnie rozsypać, bo może i tyle, więc zaniżam, a z kolei koszty raczej zawyżam. Jak wychodzi mi, że podatku będzie X, to zazwyczaj piszę 120% tej kwoty. Tak o 20% do góry zawsze zawyżam koszty i praktycznie się potem okazuje, że już po latach doświadczeń rzeczywiście tych przychodów zazwyczaj jest więcej niż założyłem, a kosztów zazwyczaj jest mniej niż założyłem i to jest pozytywne rozczarowanie, ale dzięki temu racjonalnie jest zaplanowany miesiąc, a nie na hurra, nie, na pewno będzie 100 dodatkowych klientów, bo ja wierzę w to, że będzie, bo ja przyciągam, a koszty na pewno wyjdą jakieś mniejsze, bo to pewnie Bóg sprzyja. No cóż, Ty sobie przede wszystkim musisz sprzyjać i tak to działa. Więc biedni olewają zarządzanie pieniędzmi, bo mówią, że to skomplikowane, że to trudne, że to nie chcę. Albo mówią, ja zacznę zarządzać, jak już będzie czym. Teraz to ja nic nie mam. To po co zarządzać? No właśnie bzdura. Tym bardziej, jak nic nie masz, to jest to wynik tego, że nie zarządzasz. I już. Jak nic nie masz, to weź 10 zł i zarządzaj nimi. W odpowiedni sposób. Ponieważ skill zarządzania pieniędzmi działa zawsze albo nigdy.
niezależnie czy masz pieniądze czy nie, tak samo będziesz podchodzić do 100 zł i do miliona. Więc jeżeli nie umiesz zarządzać stówą i zawsze ta stówa jakoś od ciebie magicznie wyparuje, to oby Bóg ci nie dał miliona. Bo wtedy sprzeniewierzysz milion, jeszcze się pewnie zadłużysz. Także Harfecker proponuje podział na kilka kont. To jest ciekawe podejście jego, które polega na tym, że 10% swojego przychodu po podatkach już dajesz, czy twój przychód dla łatwości liczenia. Ja wiem, wielu ludzi tyle nie zarabia, ale łatwiej nam będzie po prostu liczyć. Bierzemy 10 koła, że ktoś po podatkach dostał 10 tysięcy. To 10% z tego, czyli 1000 zł, idzie na konto wolności finansowej, czyli na inwestycje, na dochód pasywny, na kupowanie, bo to bitcoina, złota, na nieruchomości to trzeba by więcej nazbierać, ale rozumiesz, o co chodzi, tak? Czyli 10% na wolność finansową. I to warto sobie zatrzymać i zanotować dokładnie. 10% na przehulanie, tak? Wydatki, kino, zabawy, oszczędzanie na wakacje i tak dalej, wydawanie z pełną radością. 10% na edukację. Szkolenia, książki, rozwój, kursy, doszkalanie, dodatkowe, nie wiem, studia, jak ktoś chce, obojętnie. W każdym razie na edukację. To jest ważne, bo biedni się nie edukują i przez to nie mogą stać się bogatymi. Co dalej? 10% na oszczędności stricte. Czyli kasa, której nie tykam. Ona zostaje jako poducha finansowa. 10% na altruizm, na dzielenie się z innymi potrzebującymi, proponuje Harfecker. W Polsce nie mamy takiej tradycji, jak w Stanach, że tam to jest dosyć normalne, że 10% dochodów się daje na potrzebujących. W Polsce raczej zawsze jest taki sceptycyzm. Bo ta fundacja to ona pewnie wały finansowe robi, czy to warto, czy nie warto i tak dalej. Natomiast Harf jednak proponuje 10% przeznaczać na potrzebujących i 50% no to na rachunki, na koszty wszystkie i tak dalej. Ja wiem, te procenty nie zawsze są realne, bo ktoś zarabia bardzo mało, a do tego ma potężne długi, no to nie jest w stanie odłożyć 10% na edukację, 10% na oszczędność, 10% na inwestycje. Altruizm to już w ogóle mu nie w głowie, ale docelowo warto, a Harf mówi, jak dzisiaj cię nie stać, bo jesteś totalnie zadłużony po uszy, to wygospodaruj część jakichś pieniędzy, na przykład 100 zł i tymi tą stówką tak zarządzaj. Tak? Czyli nie całym twoim dochodem, tylko weź stówę i tą stówę porozdzielaj na te konta po to, żeby się już tego uczyć. To mogą być konta, to mogą być słoiki, ale jest to dobre podejście i uczy, że pieniądze powinny mieć swoje przeznaczenie, a nie tak, że wpadają na konto, no i coś się tam przychodzi, rachunek, to się przelewa, to tamto i w zasadzie nie wiadomo co i jak i gdzie. I potem wszystko przepada i magicznie na koniec miesiąca hajsów brak. Także zadanie, które tu poleca Harf, to jest otwórz te rachunki, te chyba 6 ich jest, albo te słoiki i zarządź choćby pierwszą stówą w ten sposób, żeby to działało. Idziemy dalej. 15. różnica między bogatymi a biednymi to jest to, że bogaci dbają o to, żeby pieniądze ciężko na nich pracowały, a biedni ciężko pracują na swoje pieniądze. Czyli bogaci wiedzą i rozumieją, że jest coś takiego jak dochód pasywny. Tak? Dlatego oni szukają możliwości powielania swojego dochodu. Im bardziej pracują twoje pieniądze, tym mniej musisz ty pracować. Czy to jest logiczne? Na przykład mamy książkę pod tytułem Klan Zwierzaków. Dwie części już. To jest część Walka o pierścień i Największa firma świata. Fantastyczna tu jest intryga, która uczy inteligencji finansowej. Dlaczego o tej książce mówię? Oczywiście, bo każda okazja do reklamy jest dobra. Natomiast autorem nie jestem ja, tylko jest Beata. I świetnie napisała tę książkę. Lepiej zresztą niż ja bym napisał. Beata oczywiście za darmo nie pracuje. Beata żąda pieniędzy za swoją pracę i te pieniądze dostaje. I wszystko dobrze. Autorem rysunków nie jestem ja, tylko jest Adam. I całe szczęście, bo jak ja bym był autorem rysunków, to ta książka by raczej ludziom służyła jako papier toaletowy niż jako świetna rozwojowa książka. Więc Adam niestety, ale żąda pieniędzy za swoją pracę, więc dostaje te pieniądze. Skład tutaj robi zewnętrzna firma korekta, zewnętrzna firma drukarnia, zewnętrzna firma wysyłka, magazynowanie, zewnętrzna firma kolory, wszystko. I większość marketingu robi ją ludzie, zewnętrzne firmy, wszyscy dostają za to swoją dolę. Ja oczywiście robię teraz właśnie część marketingu, mówiąc o tej książce, natomiast tak naprawdę o czym teraz powiedziałem? Czy tylko o książce? Zastanów się. O co w tym wszystkim chodziło? O to, że ci wszyscy ludzie zarabiają. Skąd te pieniądze się biorą?
Stąd, że stworzyliśmy firmę, która zarabia wystarczająco, żeby wszystkim zapłacić. I żeby zostało jeszcze. Czyli jak tylko nasza firma zaczęła zarabiać, w tym przypadku wydawnictwo, tak? Czyli napisałem najpierw swoje książki, zaczęliśmy je sprzedawać, to nie wzięliśmy tych pieniędzy z tych książek na zasadzie hurra, to teraz 7-gwiazdkowe hotele, Dubaj, wow, wow, kupujemy Ferrari. No dobra, z książek to byśmy Ferrari nie kupili, ale coś tam pohulać pewnie by można. Nie, bo już byliśmy na szczęście wystarczająco kumaci, że stwierdziliśmy, no to dobra, to teraz zapłaćmy też innym, żeby mieć więcej książek, żeby mieć też książki dla dzieci, żeby wyprodukować więcej. Czyli zaprzężmy? Zaprzęgnijmy, pada podpowiedź. Zaprzęgnijmy nasze pieniądze do pracy, tak? Czyli zamiast się ich pozbyć, tak jakby były jakimś złem, to niech będą naszym pracownikiem niewidzialnym, tak? Niech to pieniądze pracują. I tak oto te pieniądze zaczynają zarabiać, tworząc nowe produkty. Tak to działa. I tak się dochodzi do coraz większych pieniędzy, bo nagle jest 10 razy więcej książek, na których się da zarabiać. I widzisz, tak to działa. Czyli bogaci, tak zwani, dbają o to, żeby pieniądze dla nich pracowały. A biedni ciężko pracują na swoje pieniądze w nieskończoność. Oczywiście, żeby zarabiać więcej, no to trzeba się zaharować nieraz, natomiast to harowanie musi być logiczne. Tak? Czyli gdzieś tam musi być jakiś model tego. No bo jeżeli harujesz na kopalni 12 na dobę i siedzisz tam, no i to nawet jak masz w miarę jakąś tam sensowną niby wypłatę, no to pytanie, gdzie jest model na bogactwo, na pasywny dochód? On może być po godzinach, tak? Czyli, że inwestujesz po godzinach w jakieś, nie wiem, nieruchomości, w krypto i tak dalej, albo we własną firmę dodatkowo, ale jeżeli nic nie robisz i się potem zastanawiasz z pretensją, Boże, dlaczego tak jest, że ja tak haruję, schodzę tam, siedzę, ryzykuję życie, wybuch metanu, a ktoś tam se siedzi w biurze i trzepie kokosy. Ciekawa dwuznaczność, swoją drogą. To niesprawiedliwe. No wiesz, niesprawiedliwe to by było, gdyby nie było wolnej woli. Ale gdy ona jest, to jest w pełni sprawiedliwe, bo przecież to każdy decyduje, gdzie jest, co robi. Zmusili cię? Nie. No i już. Więc dlatego warto myśleć jak bogaty, no bo wtedy zaczynasz myśleć, aha, jak tylko mam pieniądze, fajnie, żeby one robiły hajs. Dlatego dla bogatego to jest oczywiste, że jak się ma pieniądze, to się albo kupuje złoto, albo nieruchomości, albo bitcoina, albo się szuka innego pomysłu, wrzuca się w swój biznes, żeby zarabiał więcej, albo w cudze biznesy, żeby one również zarabiały i tak dalej, no bo a nie tylko wydawało. Do wydawania jest zawsze tylko część. Mówiliśmy o tym przed chwilą, 10% na wydawanie, jak najbardziej, w porządku, ale warto inwestować, pomnażać pieniędzy i tyle. I Harv Eker zwraca uwagę na ciekawą rzecz, że my często wydajemy pieniądze, których nie mamy, czyli na przykład z kredytu, po to, żeby wydać emocje, które owszem mamy. Czyli na przykład ktoś się czuje niewartościowy, to wydaje pieniądze z karty kredytowej na ciuchy od Gucci'ego, bo wtedy się czuje bardziej wartościowy. Tak? Czyli tak jakby te swoje emocje wydaje. I to jest bez sensu, bo z emocjami no to warto pracować emocjonalnie, tak? Czyli zastanowić się, co z nimi jest nie tak, zmienić je, może iść na terapię, jak ktoś potrzebuje, albo załatwić to innym sposobem, ale czy zakupami? Nie sądzę. Ktoś uważa się niemęski, to sobie kupi auto na wynajmie terminowym, czyli tak naprawdę nawet go sobie nie kupi, tylko je pożyczy od firmy, która mu je zabierze za rok, dwa, trzy, zabierając też wszystkie pieniądze, które płacił przez ten czas. No ale się czuje bardziej męski. No bo teraz patrzcie, jakie mam auto. Nowe, z salonu, a wy nie macie. A wieczorek jakimś starym Bentleyem pomyka. Może stary, ale bez żadnej raty. Także tak to działa. I Eker zauważa ciekawą rzecz. Bogaci mają dużo i wydają mało. A biedni mają mało, a wydają dużo. I tak to zazwyczaj jest. Chodzi oczywiście o procenty, że tak to działa. No i tyle. Mówi też Eker o nieruchomościach. Nie czekaj, żeby zacząć inwestować w nieruchomości. Zacznij inwestować w nieruchomości i wtedy czekaj. Tak. Ponieważ poza ekstremalnymi sytuacjami nieruchomości będą lepszą lokatą kapitału niż lokata. Tak. I nawet jeżeli to nie jest najlepszy sposób na pomnażanie majątku, to jest jednym z najpewniejszych i tak było, jest i długo będzie.
więc oczywiście nie trzeba, no ale Eker akurat nieruchomości bardzo lubi, bardzo poleca i jest coś takiego w nieruchomościach, że one w ogóle uczą takiej pokory inwestycyjnej. Zatem, zadanie pierwsze do tego podejścia to jest ucz się inwestowania, czyli przez YouTube'a, książki i tak dalej, ucz się tego. No bo samo się nie inwestuje, trzeba się nauczyć. Tutaj na tym kanale masz mnóstwo przecież wiedzy o inwestowaniu, odcinek o Bitcoinie, odcinek o złocie, bardzo obszerne podsumowania tych tematów, które przygotowałem dla Ciebie, więc zdecydowanie warto, możesz więc za darmo, możesz też zapłacić, nauczyć się na przykład z naszymi książkami, Biblia Inwestowania, jak najbardziej, ale od innych też się jak najbardziej ucz, więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ucz się dochodu pasywnego. Tutaj mam na kanale zupełnie za darmo odcinek o dochodzie pasywnym. Co to jest i dlaczego istnieje i dlaczego warto go szukać? Ucz się tego, bo jak się tego nie nauczysz, to nie będziesz go mieć. No to jest logiczne. Dochód pasywny w przeciwieństwie do sraczki nie przydarza się sam. Go trzeba konkretnie zaplanować i uczyć się go lata, żeby w końcu go mieć. Dlatego też po prostu się ucz. 16. różnica między bogatymi a biednymi. Bogaci działają pomimo lęku. Biednych lęk powstrzymuje. Tak, czyli biedny czegoś nie robi, bo się boi. A bogaty robi, mimo że się boi. To nie jest tak, że Elon Musk, jak podejmuje te wszystkie hardkorowe decyzje, to on na pełnym luzie i się nie boi i tak dalej. Wystarczy na niego spojrzeć. On ma coraz większą nadwagę, nie wygląda najlepiej i tak dalej, ponieważ on bierze na siebie bardzo dużo, więcej niż chyba powinien. No i tyle. No ale co by nie było, bierze coś na siebie, tak? A biedny to nic nie chce na siebie wziąć, bo on się boi. Zmieniłbym pracę, ale się boję. Poprosiłbym o podwyżkę, ale się boję. Otworzyłbym firmę, ale się boję. Podszedłbym do dziewczyny, ale się boję. Zrobiłbym dzieci, ale się boję, czy jestem gotowy potem je wychowywać. Ja pierniczę. Strach to jest emocja. Emocja, emotion. W słowie emotion jest motion, czyli ruch. Emocja to jest to coś tymczasowego, co jest, przychodzi, odchodzi. Po co się tym w ogóle w życiu kierować? To są jakieś przypadkowe impulsy, koktajle hormonalne, które się dzieją same, niezależnie od nas, a my z tego bierzemy jakiś tam kierunkowskaz życiowy, dodając temu znaczenia. Co za głupota. Czyli co? I tak myślą sekretowcy tak zwani, ci od manifestowania, że jak mam dobre emocje, to znaczy, że dobrze przyciągam. A jak złe emocje, to źle przyciągam. Co za bzdura. To moje treningi by nie działały. Ponieważ prawie zawsze jak biorę się za trening, to mam złe emocje. Ja pierniczę, znowu dźwigać ten ciężar. Czasem dobre, ale w większości przypadków co najmniej 80% złe. A jednak okazuje się, że nawet jak ze złymi emocjami robię trening, to potem czuję się lepiej, to potem mięśnie się trzymają zdrowiej i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest? Działa? Mimo, że były złe emocje. No da. Wiesz, ile złych emocji przeżyłem tworząc apkę Lingo Mouse z naszym zespołem programistycznym, który jest w Indonezji, którym trzeba zdalnie zarządzać i tak dalej. Ile to, nie wiem, wyłysieje chyba z tego, a oni wszyscy też. Cały zespół musieliśmy zmienić i tak dalej, kombinować. Klienci byli wkurzeni i słusznie, bo sporo rzeczy nie działało przez prawie 2 tygodnie. No a to wiesz, jak apka 2 tygodnie nie działa, to już jest sporo. Także, no i co? To mogę stwierdzić, no to skoro takie rzeczy się dzieją przy produkcji apki, to nie będę produkować apek. Pff, za głupota. Że po prostu muszę się tego nauczyć. Zarządzać tym lepiej. Tak? To jest moja pierwsza apka w życiu. Trzeba ją robić widocznie. Zobaczyć, co działa, co nie działa. Najlepszy argument początkujących przedsiębiorców to jest: nie zrobię tego, bo się na tym nie znam. Więc ja pytam, jak nie robiąc tego masz się na tym znać? Dam brutalny przykład. To jest tak, jakby ktoś chciał się nauczyć dobrego współżycia poprzez oglądanie pornoli. On nie tylko się tego nie nauczy, to w dodatku nauczy się źle, bo będzie wierzyć w dziwne rzeczy, które nie są prawdą. No nie ma tak, trzeba iść i zrobić, no i wtedy się uczysz. Teoria ma sens jako dodatek do praktyki. Tak? Siadasz, robisz i korygujesz, czyli zastanawiasz się, a czemu to nie wyszło? A czemu to nie działa? No dobra, czytam książki, rozwijam się, oglądam YouTube i zaczynasz widzieć, czemu to nie działa. Czemu nie masz klientów? Czemu twoi klienci mają pretensje na przykład? Albo czemu nie możesz wziąć więcej za to? Zaczynasz rozumieć bardziej, robiąc coś. I tyle. Także boimy się jako przedsiębiorcy. Ja się ciągle boję. Co ty myślisz, że ja się nie boję? Tyle lat, 20 lat robię biznes. Ktoś by powiedział, no to ten to już jest taki wyjadacz, że go nic nie rusza. Co mnie nie rusza?
Dzisiaj potem mam naradę z zespołem brazylijskim, żeby wymyślać, jak wypromować Lingo Mouse w Brazylii. Pierwsza taka narada. Czy myślisz, że się boję? Boję się, bo to jest nowy zespół, nie wiadomo, co to da. Trzeba w ogóle wymyślić jakiś model. Co ja wiem o rynku brazylijskim językowym? Nic. Więc trzeba będzie się dowiedzieć, wyedukować, wydać na to pieniądze, być może stracić. Być może się okaże, że nic z tego nie będzie i za rok powiem, próbowaliśmy, nie wyszło, włożyliśmy hajs i czas, nic z tego nie wynika. Może, a może powiem, zarobiliśmy tam miliony, Brazylia, nie robię już nic w Polsce, wynoszę się do Brazylii, mam tam takie hajsy, że szok. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale robię. A jak nagrywałem wywiad ze Steve'em Kaufmanem w 7 językach, to co, myślisz, że ja spałem przed tym wywiadem? Oczywiście, że nie spałem i to przez 3 noce, bo sobie myślałem, Boże, co ja robię? Idę i publicznie przed 100 tysiącami ludzi się pokażę, jak gadam w 7 językach. To z jednej strony jest fajne, bo ludzie tego wymagają, tak? Facet gada, że jest maniakiem językowym, niech pokaże. No to trzeba to zrobić. Natomiast z drugiej strony emocjonalnie, no hardcore, no nie? Albo jak robię wywiad z jakimś gościem, który dla mnie jest legendą od lat, typu Brian Tracy, no to czy Nick Wójcic, no to wiadomo. I co z tego? Ale jak ja słyszę, jak jakiś coach mówi, że trzeba wychodzić ze strefy komfortu, co jest prawdą, to dla mnie odruchem jest: a gdzie ona jest? Jak do niej wejść? Weźcie mnie, wpuśćcie kiedyś do niej. Ja chcę być tak przez tydzień w strefie komfortu. Przydałoby się. Bo mam wrażenie, że ja mieszkam poza strefą komfortu i dla mnie to jest zupełnie normalna rzecz, że życie nie może być łatwe na zewnątrz. Ono może być coraz łatwiejsze w środku na zasadzie, że to my rośniemy, coraz mniej nas rusza. Ale łatwe na zewnątrz, tam zawsze musi być jakieś wyzwanie i sobie nie wyobrażam tak żyć, żeby szukać po łatwości. No absurd. Także tyle, więc nie ma opcji na kasację lęku, nie ma takiego sposobu, żeby go nie było, po prostu trzeba działać, robić swoje i już. Chcesz robić łatwe rzeczy, to będziesz miał trudne życie, chcesz robić trudne rzeczy, będziesz mieć łatwiejsze życie, takie są fakty. Komfort kosztuje zbyt dużo, szukanie komfortu kosztuje, wiesz co, bogactwo, tak, czasem też zdrowie i tak dalej. No bo na przykład, jeżeli szukasz komfortu, tak? Wszędzie jeździsz autem, w biurze tylko siedzisz, bo ostatnio ktoś powiedział, nie da się stać przy biurku. To ja ci mówię, że ja napisałem książkę chodząc, dyktując ją. 48-godzinną dobę. Pisałem, dyktując ją w parku, chodząc. Robiłem setki tysięcy kroków, pisząc tę książkę. A teraz, jak pracuję przy komputerze, to wiesz co robię? To już nawet nie stoję, tylko chodzę na bieżnię. Mam bieżnię, i idę. I pracuję przy komputerze i klepię. Da się? Da się. Robię to od paru miesięcy, a wcześniej przez parę lat stałem przy kompie. Da się? Da się. Nikt mi nie powie, że się nie da. Czy to jest komfortowe? Nie. Wygodniej by było usiąść przy biureczku. Czasem po paru godzinach mi się zdarza. Owszem, ale po paru godzinach. Natomiast ludzie narzekają. Nie, bo to się zmęczę, bo to, po tamto, bo to trzeba chodzić. No i co? I potem stworzymy społeczeństwo takich grubych Amerykanów, tak? Którzy wszędzie jeżdżą autem, którzy muszą mieć fast fooda, bo muszą mieć jedzenie w 5 minut gotowe, a nie w dłużej i tak dalej. Szukanie komfortu ma swoje plusy, tak? Dziękuję Bogu za pralkę. Jak najbardziej. To jest super. Ale ma też często swoje minusy. Dlatego też szukanie komfortu kosztuje zbyt dużo. Trzeba zrezygnować z części komfortu. Dlatego też, jak ja zaczynam każdy dzień od zimnego prysznicu, to nigdy nie będzie komfortowe. To jestem przekonany, że po kolejnych 10 latach, bo robię to od 2 chyba, albo 3, po kolejnych 10 latach to dalej będzie straszne, nieprzyjemne, szokujące. Albo w ciągu dnia robię 7 minut zanurzenia w zimnej wodzie. Bez głowy oczywiście, bo bym 7 minut nie przeżył. No i co? Czy to jest przyjemne? Nigdy. Nigdy. No i co? Ale wiem, że to jest zdrowe. Jest na to dużo badań. Utrzymuje się poziom zwiększony dopaminy przez parę godzin po tym. Więc same plusy z tego wynikają. To robię. No i już. Bo nie szukam komfortu. Mógłbym sobie napuścić do wanienki cieplutkiej wody, pianki, i sobie tak siedzieć. Nie robię tego. Szkoda mi czasu na pierdoły. Rozumiesz to? Zimna woda i sru wbijać tam na zimnego i cisnąć. A potem od razu lepiej się żyje dzięki temu. Tak to działa. Zatem Harv poczynia też ciekawą obserwację, że rozmiar strefy komfortu koreluje ze stanem konta. I masz większą strefę komfortu. Pomyśl sobie o strefie komfortu Ilona Muska. I widzisz od razu, że to koreluje z jego stanem konta. A teraz pomyśl sobie, nie dyskryminując nikogo, mówimy tylko o korelacji strefy komfortu ze stanem konta. Weźmy sprzedawcę w sklepie monopolowym. Jaka jest jego strefa komfortu i stan konta?
No widzisz, jest korelacja. Jest korelacja, w związku z czym trzeba poszerzać swoją strefę komfortu cały czas. No. Znaczy nie trzeba, nikt ci nie każe. Ale tylko Harv sugeruje, że bez tego ani rusz nie będzie z zarabiania więcej, bo cały czas trzeba jednak się przełamywać w życiu. Bez przełamywania się nie miałbyś dziewczyny chłopaka, tak? Bo to się samo nie zrobiło. Bez przełamywania się nie wychowywałbyś dzieci, bo o ile samo robienie to może jest przyjemne, o tyle potem wychowywanie ich to jest mega, mega wyzwanie, czy zdecydowanie się w ogóle na to. Bez wychodzenia ze strefy komfortu ktoś by nie miał lepszej pracy albo lepszego biznesu. Bez przełamywania się ze strefą komfortu ktoś by nie chodził na siłownię. Cały czas strefa komfortu nowa, większa i tak dalej. Tak to działa. Zatem fajnie Harv Eker mówi, że umysł to jest największy kreator telenoweli w historii. Wiecznie przeżywa rzeczy, których nie ma. I to tak jest, no nie? Jak włączysz telenowelę, M jak miłość, tam ciągle coś się dzieje. Tam ktoś wjeżdża w kartony i ginie. Tam tu kogoś porywają. Tam nie wiadomo co, tam Armando zdradził Lolitę. I tak dalej. Muzyka z fortepianu. Tyle tragedii, których większość się w życiu nie wydarza. Chyba, że ktoś sobie pato życie układa i lubi przeżywać dramy. Natomiast w umyśle dzieje się dużo więcej dram. Tak, tam jest największy koniec świata zawsze. Przez to, że konsumujemy media, przez to też trochę, że umysł jest tak stworzony, żeby zauważać niebezpieczeństwa i to spoko, natomiast to już dochodzi do absurdu w naszych czasach, tak? Że ludzie ciągle przeżywają jakieś rzeczy, których nie ma. Ciągle jakieś dramaty, końce świata, ten WHO ich zabiło i tak dalej. Ja nie mówię, że nie ma spisków i problemów, bo są i to wiadomo. Natomiast w dalszym ciągu twój ogródek jest przede wszystkim pod twoją kontrolą. To nie zwalaj na rządzących tego świata i nawet jak Bill Gates jest strasznym oszustem, cwaniakiem i kombinatorem i nieetycznym biznesmenem, to dalej to, czy ty jutro będziesz milionerem, zależy 100 razy bardziej od ciebie niż od Billa. To nie zwalajmy już tego na Billa. Także wyłączmy telenowelę. Każda myśl to jest przecież ściema. Myśl to jest przypadkowy impuls. Każda myśl to jest ściema, więc wybieraj sobie te, które będą działały na twoją korzyść. I już. Tak to działa. To, co ci się opłaca. A innym myślom powiedz dzięki, ale to mi nie służy. Jak będziesz mieć myśl na przykład, ja się do tego nie nadaję. Dzięki, ale ta myśl mi nie służy. Dzięki bardzo. Tak sobie pomyśl, że możesz zdecydować, że sobie to właśnie pomyślisz. I już. Zadanie do tego, spisz swoje obawy, a do nich konkretne rozwiązania. Czyli boję się, że będzie to. No to dobra, co wtedy? Czyli boję się, że zrobią pandemię 2.0 i wtedy już nas zmuszą do szczepienia. No to dobra, co wtedy? Co wtedy? Pisz rozwiązania. Sfingujesz certyfikat szczepienia, albo zadbasz o swoje zdrowie tak mocno, żeby to szczepienie ci nie zaszkodziło, albo co? Albo wyjedziesz z kraju na Dominikanę, gdzie takich certyfikatów nie zrobią. I tak dalej, i tak dalej. No. Pisz nawet te najgorsze rzeczy. Albo będzie wojna w Polsce. Boję się, że będzie wojna w Polsce. No to jakie są rozwiązania? Zadbać o to, żeby mieć rezerwuar finansowy, zadbać o to, żeby mieć paszport aktualny, żeby w razie czego wyjechać, żeby obserwować, że 100 tysięcy żołnierzy robi ćwiczenia pod polską granicą i tak dalej, a potem zaczynają mówić, że Polskę trzeba zdenazyfikować, bo tu dużo nazistów albo inne bzdety. To by oznaczało, że coś się szykuje, tak? Problemy i rozwiązania, tak? Spisz swoje najgorsze obawy i konkrety, co wtedy zrobisz, żeby się nie skupiać tylko na obawach, tylko na rozwiązaniach i wtedy zobaczysz, że zawsze sobie poradzisz ze wszystkim. Zawsze, obojętnie co się narobi, to jednak sobie poradzisz. Patrz, przeżyłeś pandemię, jesteś tu. A to był jeden z najbardziej hardkorowych globalnych okresów za czasu życia większości z nas. Tak, bo są indywidualne problemy, typu rak i tak dalej, ale jeżeli chodzi o zbiorowy problem, no to takiego numeru jak pandemia, no to nie było. Bo nawet jak jest turboinflacja, to pandemia i tak była gorsza. Ja bym wolał mieć inflację 200% niż drugą pandemię. Bo z inflacją łatwiej sobie poradzić, mam wrażenie. Wystarczy zarabiać 300% więcej. Hardkorowo, ale wytrzymać kolejne 2 lata jakiejś paranoi i pokazu patosocjalizmu, to ja już nie. To ja podziękuję za to. Także, ale jesteśmy tu. Przeżyliśmy. Widzisz? To zobacz, ile ty w stanie jesteś znieść. I tyle.
Także tak to działa, więc spisz swoje obawy, a do nich rozwiązania. I ostatni, 17 różnica między bogatymi a biednymi, a 9 dzisiaj, to jest, że bogaci się ciągle rozwijają i uczą, a biedni uważają, że już wszystko wiedzą. Biedni wiedzą, po prostu, po co mają się uczyć. Dlatego też, jak mówi Harv Eker, dwa niebezpieczne słowa na drodze do bogactwa to jest wiem to. Tak? Czyli ktoś mógłby powiedzieć, na przykład jak ja robię biznes oparty o języki od 20 lat, moje no nie pierwszy biznes, bo jeszcze miałem wypożyczalnię DVD, miałem też salon gier i tak dalej, ale jeden z takich pierwszych biznesów edukacyjnych, jaki miałem, w zasadzie pierwszy, to były języki. Szkolenia językowe, wtedy jeszcze na żywo i tak dalej. Uczyłem, jak się uczyć angielskiego, prowadziłem nawet lekcje angielskiego i tak dalej. I co? No więc to był mój pierwszy biznes i robię to od tylu lat. I ktoś mógłby powiedzieć, ten gość o nauce języków wie wszystko. No bo siedzi w tym tyle lat, no to jest chyba oczywiste. A ja tak nie uważam. Ja wczoraj obejrzałem 6 filmów na YouTubie o tym, jak się szybko uczyć języków. Prawie nic z nich może nie wyciągnąłem, poza tym, że każdy z nich był w innym języku. Bo nie oglądam filmów po polsku, więc była to praktyka językowa, spisywałem słówka, których nie znam i tak dalej. Ale zawsze jednak jest coś, co mnie zainspiruje do jakiegoś testu, do jakiejś nowej metody. Że a, jakaś gold list metod. Nie testowałem, sprawdzę. Chcę wiedzieć. I tak dalej. Albo ktoś przeeksperymencił z jakąś szaloną rzeczą typu 1000 słów w jeden dzień z użyciem jakiejś apki. A ja z tą apką testowałem tylko 50 słów na przykład w jeden dzień. Nie testowałem 1000, chcę wiedzieć, co mu wyszło z tego testu. I tyle. Więc widzisz, lata w tym siedzę i dalej się tego uczę. Bo uważam, że na pewno jest zawsze coś, co można robić jeszcze lepiej. Jeszcze ciekawiej. A teraz zwłaszcza jak tworzymy apkę, to ta apka przecież musi być inteligentna, musi być sprytna, robimy do niej nowe skrypty i tak dalej, więc cały czas rozwijamy ją w oparciu o najnowsze trendy, a te trendy się zmieniają, więc cały czas w tym siedzę. Uczę się, to jest dla mnie naturalna rzecz, że trzeba się uczyć. I tak ze wszystkim. Czytam książki o tym, jak wychowywać dzieci, czy oglądam YouTube, o tym, jak ćwiczyć, jak dbać o zdrowie, o dietę i tak dalej. Cały czas. Czym się suplementować, a czym raczej nie. Cały czas te rzeczy robię. Edukuję się niezależnie od tego, ile już wiem. Bo zawsze mogę wiedzieć więcej. Zawsze, może gdzieś tam się, nawet nie może, to się zawsze tam czai. Coś, czego jeszcze nie wiem, a jest mega przydatne. Cały czas. Więc normalna rzecz. Prosta zasada. Jeśli nie jesteś bogaty, to znaczy, że czegoś jeszcze nie wiesz. Tak mówi Harv Eker. Tak usłyszał od swojego przyjaciela bogatego, gdy był biedny. To wprowadził życie i rzeczywiście tak to działa. Oczywiście sama wiedza nie gwarantuje sukcesu, ani zdrowia, bogactwa, ani niczego. To jest oczywiste. Natomiast gwarantuje, że jak zaczniesz działać, to szanse na sukces w ogóle są. Tak? Ja pamiętam, że kiedyś, jak nie stać mi było na jedno szkolenie, bo było za 6 tysięcy, to się dogadałem z prowadzącym, że na pracę dla niego, na jakieś tam projekty i on mi dał jakieś materiały zagraniczne o związkach damsko-męskich do tłumaczenia. Ja to tłumaczyłem z angielskiego na polski i on te materiały potem po polsku wydał wydał w Polsce, już sam nagrał audio do tego i tak dalej, i tak dalej. I poza tym, że ja dostałem szkolenie za ten brak wypłaty, zrobiliśmy to w barterze, to miałem niesamowitą korzyść. Bo z samych tych materiałów, które ja tłumaczyłem, miałem potężną ilość nowej wiedzy. Bo to były materiały o związkach, ja w tym byłem bardzo słaby, jako introwertyk totalnie zakompleksiony. Tam się nauczyłem wielu rzeczy, które mi tak naprawdę w ciągu kolejnego roku pomogły zdobyć moją dzisiejszą żonę. Tak to jest. Więc bez tej wiedzy no raczej by się to nie wydarzyło. Mega mi to wtedy pomogło, było bardzo, bardzo potrzebne. Więc wiedza plus jej zastosowanie, czyli wyjście ze strefy komfortu po to, żeby ją wdrożyć, to działa. Natomiast to, że ktoś działa bez wiedzy, trochę gorzej, a jak ktoś nie ma wiedzy, to nawet, działanie niewiele da. Więc wiedza plus działanie, cały czas. Działanie i zdobywanie wiedzy w międzyczasie. Czyli nie czekanie oczywiście na działanie w nieskończoność, ale działanie i dopalanie wiedzą. Dalsze działanie, dalsze dopalanie wiedzą i tak w nieskończoność do końca życia. Już. Bo możesz mieć albo rację, albo pieniądze. Jak to powiedział kiedyś Jim Rohn, robiąc ciągle to samo, będziesz miał ciągle to samo. To jest oczywiste. A jeśli roślina nie rośnie, to umiera. I tyle. To nie ma tak, że roślina myśli sobie, dobra, już jestem wystarczająco duża. Niestety tak to nie działa w życiu. Ja wiem, chciałoby się, że już zrobiłem wszystko. Już zarobiłem tyle, ile trzeba, po co więcej zarabiać?
No nie, następnym krokiem jest tracenie, cofanie się. Albo już się nauczyłem wszystkiego, co potrzebuję wiedzieć. Po co się dalej rozwijać? No nie, to będziesz się cofać w rozwoju. Zawsze do przodu albo do tyłu, ale nie ma czegoś takiego, że w miejscu, bo jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. No już. I znowu Harfecker podaje tutaj dobrą skalę. Jeśli masz umiejętności na 5, to masz wyniki na 5. No to urośnij do 10. To będziesz mieć wyniki na 10. Bogaci słuchają osób sukcesu, biedni słuchają biednych znajomków. Tak? Czyli jak chcesz zarabiać kupę kasy, cokolwiek by to dla ciebie nie znaczyło, to słuchaj tych, którzy zarabiają kupę kasy. Ich opinii na ten temat. Na temat twojego pomysłu na biznes na przykład i tak dalej. A nie tych, którzy nie zarabiają pieniędzy. To jest absurd. Człowiek, który zarabia mało, pyta swoich kolegów z pracy, którzy też zarabiają mało, czy jego pomysł na biznes jest dobry. To jest absurd. Skąd oni mają wiedzieć, skoro zarabiają mało? To znaczy, że prawdopodobnie trzeba będzie zrobić dokładnie odwrotnie, niż oni ci powiedzą. Bo gdyby wiedzieli, jak zarabiać dużo, to by zarabiali dużo, nie? Także abstrakcja to jest. Więc to osób sukcesu trzeba słuchać. W jaki sposób, jak ich nie znasz? Możesz jeździć na spotkania networkingowe, możesz być na naszej platformie Nowoczesna Firma, gdzie ludzie się integrują, a tam nie brakuje milionerów. Możesz czytać książki ludzi bogatych, ludzi sukcesu. Możesz oglądać z nimi wywiady zupełnie za darmo na internetach. Więc sposobów w dzisiejszych czasach jest sporo, żeby do nich dotrzeć pośrednio. I to ich słuchaj, tego co oni mówią. No Harfecker to przecież multimilioner. No to też warto słuchać tego, co taki gość gada. No i już, a nie biednych znajomków, bo oni o bogactwie akurat nie wiedzą. Może wiedzą o innych rzeczach jak najbardziej, natomiast o bogactwie chyba nie. Więc po co w ogóle z nimi dyskutować? Pamiętam, jak odchodziłem z pracy w ochronie, zarabiałem tam 1200 zł za 240 godzin i powiedziałem im, odchodzę stąd, bo chcę robić szkolenia, chcę uczyć ludzi, chcę zdobywać wiedzę z psychologii i z języków i dzielić się tą wiedzą dalej i zarabiać na tym pięciocyfrowo. Rozumiesz to? Mówiłem to kolegom. Wszyscy zarabialiśmy po 1200, a ja mówiłem, że będę na tym zarabiać 10 koła miesięcznie. Śmiechom nie było końca. Opiniom negatywnym nie było końca. Wszyscy mnie zdisowali. Wszyscy powiedzieli, że jestem chory, że wrócę tam za 2 miesiące z podkulonym ogonem jako bankrut. Poza jedną osobą. Zgadujesz, kto to mógł być? Mój szef, który już dawno wtedy zarabiał kilkadziesiąt koła miesięcznie. I on powiedział, Maćku, świetnie. Życzę ci powodzenia, oby ci się to udało. Widzisz? Jeden gość, który już ogarniał finanse, w to wierzył. A ci, którzy nie ogarniali, nie wierzyli. To ciekawe. Zrobiłem nawet taki chamski myk, chociaż to było bez sensu. Dzisiaj bym tego nie zrobił, ale jak kupiłem sobie, oczywiście na kredyt, ale wtedy byłem debilem finansowym, więc kupiłem sobie na kredyt jakiegoś tam Mercedesa, ten, no, nie cabrio, tylko coupé, takiego quasi-sportowego i podjechałem do swoich starych znajomków z ochrony po to, żeby spytać, co oni na to. Żałosne? No ale wiesz, to był ten etap, że to teraz ja im pokazałem, że nie mieli racji, nie wierząc we mnie. No tak jak mówię, dziś już jestem za stary na takie głupoty, ale wszystko ma swoje miejsce w życiu, więc w sumie dobrze. Nie wierzyli, niech mają. Śmieszki, heheszki. No ale chodzi o to, żeby słuchać ludzi sukcesu, od nich się uczyć. I zadanie, które Harf poleca, żeby słuchać ludzi sukcesu, no kup książkę, obejrzyj ich na YouTubie, idź na jakieś szkolenie i tak dalej. Bogaci nie stronią od szkoleń. Oczywiście są szkolenia mądrzejsze i głupsze, takie, gdzie się pitoli o niczym i takie, gdzie się gada o czymś konkretnym. To jest prawda. Natomiast bogaci ogólnie wiedzą, że trzeba się rozwijać, szkolić, być może jeździć na konferencje albo na jakąś integrację, albo czytać książki i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie normalna rzecz. Ja w tym miesiącu kupiłem ile książek? Kurczę, ze 12. Kupuję szybciej niż czytam, więc tu trzeba będzie wypośrodkować to, ale tak, sam cały czas się edukuję, zainwestowałem wiele godzin w YouTube'a i tak dalej, szukając oczywiście wiedzy, a nie skaczących kotków. Także tak to po prostu działa. Edukujmy się, rozwijajmy,
dzięki temu jesteśmy lepszymi. Tak oto, omówiliśmy dzisiaj 9, a ostatnio 8, czyli razem 17 różnic między bogatymi a biednymi. Są to oczywiście pewne generalizacje, czyli to nie jest tak, że każdy bogaty myśli tak, a każdy biedny tak. Są oczywiście wyjątki i tak dalej, wiadoma sprawa. Natomiast generalne schematy, które zaobserwował Ecker, ja też zaobserwowałem pracując od lat z przedsiębiorcami, więc potwierdzam to, podpisuję się pod tym rękami, nogami, że te różnice działają i faktycznie się sprawdzają. Zatem polecam, jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka z poprzednią częścią, gorąco zachęcam do obejrzenia. Zachęcam też do wejścia na ekspertuś.com, na ekspertia.com.pl po nową część Misia Ekspertusia, jak również po moje książki o nawykach i zarządzaniu czasem oraz po naszą turbo księgę marketingu, czyli 138, gdzie znajdziesz ile? 138 sposobów na marketing Twojej firmy. To również już jest bestseller, także gorąco zachęcam. A jeżeli chcesz, lubisz lub potrzebujesz nauczyć się języka obcego, to instytutlingwistyki.pl, tam znajdziesz nasze metody. Na slaviacosmetics.com z kolei znajdziesz kosmetyki do pielęgnacji twarzy, wegańskie, naturalne, zupełnie zdrowe dla Twojej żony albo dla Ciebie, jeżeli jesteś kobietą. Również zachęcam. No i co? Czego jeszcze nie zareklamowałem? Aha, sekrety spółek.pl. Platforma dla wszystkich, którzy chcą płacić mniejsze podatki legalnie, nie płacąc ZUS-u, a płacąc 9% dochodówki. Tam dowiesz się jak, dlaczego, bez żadnych magicznych, dziwnych kombinacji i krzywych akcji. Także sekrety spółek.pl. Dzięki bardzo za obejrzenie. Subskrybuj ten kanał, zalajkuj ten odcinek i widzimy się w kolejnym już za tydzień, w czwartek o 20:00. Wszystkiego dobrego, owocnego bogacenia się. Cześć!